Raz, dwa, trzy. Raz, raz. Raz, dwa, trzy. Raz, raz, dwa. Raz, 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 dwa, raz. Bardzo ładnie. To co, dostaniemy? Raz, dwa.
Szanowni Państwo, witamy serdecznie na debacie organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych razem z siecią obywatelską Watchdog Polska. Ja się nazywam Filip Pazderski. Jestem pracownikiem Instytutu Spraw Publicznych. Chciałem tylko na początek powiedzieć, żeby też nie odbierać w żaden sposób głosu naszym wybitnym ekspertom, którzy również za chwilkę się przedstawią Państwu, żeby zdecydowaliśmy się w taki bardzo szybki sposób zaprosić Państwa do debaty na temat, który wydaje nam się bardzo istotny, związany z jednej strony z prawem do demonstracji i jego ograniczeniami, czy to są dopuszczalne, czy nie, o tym będziemy dyskutowali, ale również i problemami, które stoją za tym. I zanim zaczniemy tę dyskusję, ja tylko chciałem też powiedzieć Państwu, że ta debata już u nas trwa, ona już trwa na naszych portalach społecznościowych od jakiegoś czasu i też wzbudza emocje i też chcielibyśmy w związku z tym też Państwa zachęcić do debaty kulturalnej, ale również i z racji tego, że dużo mamy osób i w panelu naszym. Mamy również sporo internautów, którzy nas śledzą na czacie i za pomocą streamingu komputerowego, więc też zachęcamy do zabierania głosu i będzie na to czas dla Państwa, ale również do tego, żebyście Państwo się ograniczali w tym głosie i maksymalnie zwięźle swoje zdanie przedstawiali, żebyśmy wszyscy zdążyli, albo jak największa część z nas, wypowiedzieć swoją opinię. To ja już dziękuję. Oddam jeszcze głos pani Katarzynie Batko. A ja powiem tylko dzień dobry, bardzo się cieszę, że Państwo tu jesteście, a jeszcze bardziej mam nadzieję, jeszcze nas jest więcej w internecie i nie zabieram czasu, bo mamy dużo osób i oddaję głos prelegentom. Dobrze, debatę poprowadzi Pan Profesor Krzysztof Mirosław Rzekowski, przepraszam bardzo. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na debacie, która poświęcona jest w istocie konstytucyjnej wolności zgromadzeń. I przypomnijmy sobie, jak to się zaczęło. Zaczęło się w 1990 roku, gdy uchwalana była podstawowa wersja ustawy o zgromadzeniach. I wówczas, pamiętam, a było to w Biurze Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, a rzecznikiem wtedy była pani profesor Łętowska, gdy przyszła do mnie pewna osoba, która powiedziała: słuchaj, jestem ekspertem od spraw zgromadzeń, bo za chwilę będzie dyskusja w parlamencie. Czy możesz mi powiedzieć kilka tez na temat regulacji? Co zrobiłem? Wyciągnąłem niemiecką ustawę o zgromadzeniach i każdy artykuł przetłumaczony był tezą dla regulacji prawnej. Jakie uczucia wtedy towarzyszyły? Po pierwsze, nadzieja. Skoro tam, w tamtym systemie prawnym i w tamtym porządku społeczno-konstytucyjnym ustawa niemiecka, ichnia, funkcjonuje, no to była nadzieja, że u nas też będzie dobrze funkcjonowała. I drugi element, też na N, który mi towarzyszył, odczucie, to naiwność, bo byłem przekonany, że skoro tak wiele się zmieniło w 1989 i w 90 roku, to wszystko będzie jak z płatka, osiągnęliśmy stan nirwany konstytucyjnej. Co wyniknęło z doświadczeń? Generalnie moja ocena jest taka, że ustawę można pozytywnie ocenić. Natomiast jeśli chodzi o to, że zawsze występują w procesie stosowania najlepszej nawet ustawy patologie, to też wiemy. I patologie wystąpiły na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na płaszczyźnie procesu stosowania ustawy przez władzę publiczną. Patologiczne stosowanie ustawy o zgromadzeniach to były chociażby decyzje prezydentów Warszawy, Poznania i Gdańska z 2005 roku. I drugi element patologii to nadużycie wolności zgromadzeń w taki sposób, który spowodował, że trzeba było zmieniać ustawę. I odpowiedź na patologię następuje na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, co miało miejsce, gdy mówię o decyzjach, gdy przywołuję decyzje prezydentów miast? Poprzez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. I druga odpowiedź, poprzez zmianę, nowelizację ustawy. Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach była już kilka razy dokonywana. To nie jest pierwszy raz, co oznacza, że to nie jest święty graal, niedotykalny i nieznajdowalny, tylko to jest żywo funkcjonująca ustawa.
problem polega na tym, że mamy do czynienia zawsze z małą zmianą. Z taką, która wywołuje pewien niepokój, ale sama wyodrębniona z pozostałych elementów systemu prawa wydaje się zawsze nie tak istotna, nie tak niebezpieczna. A problem polega na tym, że zawsze musimy widzieć kolejną nowelizację ustawy w całym systemie, w kontekście poprzednich nowelizacji i skutków dla całego systemu prawa. Dlatego też dzisiaj, gdy będziemy rozmawiali o propozycji dotyczącej zakazu udziału w zgromadzeniach osób, których nie można zidentyfikować, to musimy o tym pamiętać. I może ostatnia uwaga. Mając przed oczami obrazy, bo nie uczestniczyłem ani 2 lata temu, ani w zeszłym roku, ani w tym roku, obrazy tego, co się działo na ulicach Warszawy. Dochodzę do 2 wniosków. Po pierwsze, mam poważną wątpliwość, czy mieliśmy do czynienia z sytuacją, która jest określona w ustawie o zgromadzeniach jako zgromadzenie, bo warunkiem uznania zgromadzenia w rozumieniu konstytucji i ustawy jest pokojowy charakter, pokojowego charakteru w pewnym momencie nie było. I drugi element, to jeszcze raz sięgnąłem do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. I tam jest w tej ustawie konstrukcja imprezy podwyższonego ryzyka. Ja tak się zastanawiam, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której należałoby rozważać, co najmniej intelektualnie, takie konstrukcje, które będą odpowiadały rzeczywistości. Można oczywiście nie reagować, można źle reagować, ale najgorszą reakcją jest brak rozmowy o tym, jaki konstrukt teoretyczny, intelektualny czy praktyczny może być użyteczny dla rozwiązania problemu. Czy umiemy problem nazwać właściwie, czy umiemy właściwie zdefiniować problem? To jest inne zagadnienie, które będzie, jak rozumiem, przedmiotem dyskusji. Witam wszystkich uczestników panelu. Mam dla każdego i dla wszystkich dobrą wiadomość. W życiu każdy ma swoje 5 minut. Otóż wszyscy, każdy z osobna i wszyscy razem, znaczy nie wszyscy razem, tylko każdy z osobna ma swoje 5 minut. Ja za każdym razem włączam stoper i będę sygnalizował, nie ja, tylko stoper, że czas minął. Zapraszam do dyskusji. Jako pierwszą proszę panią profesor Łętowską. Proszę Państwa, bardzo krótko. Pierwsza uwaga. Ja jestem generalnie przeciwna dokonywaniu zmian w prawie pod wpływem zapotrzebowania chwili. Ja doskonale pamiętam anegdotycznego Jaroszewicza, który chciał ustawę o zakazie wyrzucania konduktorek z pociągu. To, co w tej chwili się dzieje, to jest wypisz, wymaluj dokładnie to samo. Niezależnie od tego, czego dotyczy, tym bardziej, że ja uważam, że akurat ten projekt jest po prostu niedojrzały. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga. Czy rzeczywiście problem, bo to się odbywa wszystko pod hasłem tych nieszczęsnych kominiarek. Otóż, mnie się wydaje znowu, państwo są tutaj lepszymi znawcami. Pan Niemczyk, pan Sokołowski znają się lepiej na pracy operacyjnej niż ja. Ale mnie się wydaje znowu, że tak jak są wątpliwości co do tego, czy zgromadzenie z 11 listopada było rzeczywiście zgromadzeniem pokojowym, tak jak miało być, tak samo ja mam pewne wątpliwości, czy akurat obawa działającej policji, że no tylko te kominiarki ulatują im życie, dlatego że wtedy sobie pofotografują i będą mieli jak na widelcu, czy akurat to o to tutaj w tej sprawie chodzi, dlatego że może to jest. Jeżeli mówię źle, to przepraszam, ale może to jest trochę tak, że chcecie mieć wygodnie. Dlatego, że niewygodnie jest natomiast obstawić niebezpieczne te obiekty, gdzie może być jakaś nieprzyjemnościunia. A drugie, dała mi do myślenia publikacja w dużym formacie w zeszłym tygodniu, gdzie zanotowano, jeżeli chodzi o uczestnicy demonstracji, obserwatorzy, zanotowali wymianę poglądów między policją. Otóż
Jesteśmy wszyscy razem społeczeństwem, krew z krwi, kość z kości tego społeczeństwa. Jeżeli wobec tego są populistyczne nastroje, czy niechętne niektórym zjawiskom, to ja nie sądzę, żeby ta niechęć nie przekładała się również na sympatię w aparacie ucisku, powiedzmy, używając tego rodzaju nomenklatury. Więc ja przypuszczam, że wtedy w takiej sytuacji mówienie, że trzeba jeszcze jakiegoś środka właśnie kropelkowo jeszcze gwałtowniejszego, trochę może wynikać z tego, że to się tak trochę ukrywa własną, no jakby tu powiedzieć, niezbyt wielką gorliwość do podejmowania pewnych form bardziej zdecydowanego działania tam, gdzie ono jest akurat potrzebne. I to jest taka moja druga uwaga dotycząca tej kwestii. Trzecia uwaga dotycząca, i to już będzie już ostatnia, mianowicie mnie się wydaje, że właściwą rzeczą do podjęcia dyskusji jest to, o czym wspomniał pan profesor Wyrzykowski, to znaczy alternatywne formy, nie tylko zero-jedynkowa gra, tylko alternatywne formy, ale wszystkiego. Czy koniecznie trzeba fotografować? Można polać farbą na ten przykład, jeżeli ktoś gdzieś bryka daleko i jest daleko i odchodzi od miejsca wyznaczonego, powiedzmy, przemarszu. Można. Też wtedy jest łatwiej odłapać. Po prostu mnie się wydaje, że my ciągle byśmy się zafiksowali na zero-jedynkowych. Pokojowa, niepokojowa, kiedy demonstracja przeradza się w coś innego, tutaj 11 listopada było chyba to wyraźne, że się przerodziła w pewnych miejscach w coś zupełnie innego i wtedy akurat no, nie ma tych ograniczeń, o których zniesieniu w tej chwili mówimy. Dziękuję, nie mam więcej do powiedzenia. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę o zabranie głosu panią Małgorzatę Znojek, zastępcę dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta. Bardzo proszę panią. Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję panie profesorze. Jak państwo rozumieją, jest mi dość trudno zabierać głos w tej chwili, ale w krótkich słowach, państwo są doskonale przygotowani do dzisiejszego spotkania. Projekt pana prezydenta został 18 listopada złożony w Sejmie. Jest to tak naprawdę drugie podejście do rozwiązania tego problemu. Jest mi o tyle łatwiej powiedzieć, że w ostatnim czasie kilkakrotnie pan prezydent udzielał wywiadu i tłumaczył racje przemawiające w jego mniemaniu za koniecznością złożenia tego projektu. Czy to jest sprawa konieczna? Mam nadzieję, że będziemy o tym dzisiaj dyskutować. Chciałabym tylko odnieść się w jednej kwestii do problemu wyroku z 2004 roku i przedstawić pokrótce te założenia, które są prezentowane przez kancelarię. To nie jest tak, że Trybunał w 2004 roku w wyroku rozciągnął jakiś parasol ochronny nad osobami, które przekreślają ten pokojowy charakter zgromadzenia, o którym i pani profesor, i pan profesor wspomnieli. Intencją pana prezydenta jest próba takiego zważenia z jednej strony zachowania wolności zgromadzeń, prawa obywatela do uczestniczenia. Z drugiej strony jednak są konkretne wartości konstytucyjne również do ochronienia. W pierwszym rzędzie jest to przede wszystkim życie, zdrowie obywateli, ochrona praw i wolności innych obywateli, w tym przede wszystkim tutaj, o czym cały czas jest mowa, kwestia własności, jest bezpieczeństwo, jest porządek publiczny. To nie są kategorie do zbagatelizowania. Jest bardzo duży problem zważenia. Przypominam, że w wyroku z 2004 roku problem polegał na tym, że był pełny zakaz. Wzorcami był artykuł 2, artykuł 57 Konstytucji i Trybunał stwierdził, że jest zbyt szeroki ten zakres. Pan prezydent w swoim projekcie próbuje to ograniczyć, powiązać z celem zgromadzenia. Właściwie tak naprawdę chyba to jest wszystko, co w tym momencie chciałabym powiedzieć. Bardzo dziękując za zaproszenie, jestem bardzo ciekawa tej dyskusji i jest duże otwarcie i oczekiwanie na poznanie państwa argumentów z naszej strony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Może dla uzupełnienia, na czym polega istota tej propozycji, która odbiega od poprzedniej. Ja znam, ale może pani przedstawi informację. Tak naprawdę ten projekt jest dużo bardziej ograniczony. Pokrótce, w 2011 roku, projekt zresztą uchwalony obecnie, również oczekujący na wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
wprowadzał, może inaczej, bo sprawy kwestii przemarszu, te odrzucone poprawki, może skupmy się tylko i wyłącznie na braku możliwości, skrótowo mówiąc, zasłaniania twarzy. I w tamtym, i w tym projekcie jest kwestia powiązania z celem zgromadzenia. Jednym słowem, to nie jest tak, że w propozycji wprowadzamy zawsze zakaz zakrywania twarzy. Jest możliwość w zgłoszeniu określenia przez organizatora, że w danym zgromadzeniu będą brały udział osoby, które chcą w jakiś sposób nie móc być rozpoznane. Tak? Tak, ale wtedy organ ma prawo, musi być powiązanie z celem, czyli mówię na przykład, będzie zgromadzenie dotyczące ochrony praw pracowniczych. Krótko mówiąc, strajk z jakichś względów, pewnego strachu, obawy, jest kwestia zakrycia. Przykład, który był bardzo często podawany podczas debaty w 2011 roku, czyli co jeśli w zgromadzeniu będą chciały wziąć panie muzułmanki udział, którym religia nakazuje zakrycie twarzy. Różnego rodzaju performanse, happeningi. Z tym się wiąże ta propozycja, co innego właśnie kwestie łamania z pokojowego charakteru i próby przyjścia na w pierwszej wersji z założenia pokojowe zgromadzenie w różnego rodzaju kominiarkach z bronią, nie, bo to jest oczywiście zakaz ustawowy, ale tu jest kwestia ważenia, czy to jest propozycja optymalna, idealna, to czekam też na Państwa głosy. Bardzo dziękuję. Pozwolą Państwo dalej wątek prawniczy i proszę o zabranie głosu Panią Beatę Mik, prokuratora generalnej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, też mi nie najzręczniej wypowiadać się kategorycznie, albowiem do kompetencji prokuratora generalnego należy opiniowanie aktów prawnych. Akt jeszcze nie został zaopiniowany, więc trudno o kategoryczne wnioski. Natomiast patrząc z perspektywy czasu rozwoju ustawodawstwa aktualnego pod rządem Konstytucji, patrząc z punktu widzenia pewnych reakcji, czasami nieadekwatnych do rzeczywistych potrzeb, należy przyłączyć się do głosu pani profesor Łętowskiej i chyba skonstatować na dzisiaj, bez wyciągania daleko idących wniosków, że nie zawsze dobrą formą reakcji jest wprowadzanie restrykcji. Obojętnie, czy by były tylko to restrykcje natury administracyjno-prawnej, porządkowej, czy restrykcje obwarowane sankcją karną. A żeby wprowadzić kolejne restrykcje, już mówię o tym najdalej idącym oczekiwaniu ze strony społeczeństwa, trzeba chyba najpierw zdiagnozować zjawisko, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście w obowiązującym porządku prawnym, chociażby według kryterium pana profesora, co jest pokojowym zgromadzeniem, co zaś nie jest. Czy czasem nie mamy wystarczających środków prawnych w tym zakresie, ażeby opanować zjawisko. Z drugiej jednak strony, to też trzeba szczerze powiedzieć, patrząc z kolei na zjawisko okiem obywatela, że są pewne wydarzenia wymykające się spod kontroli zbyt chyba często. I być może należałoby rozważyć wprowadzenie rozwiązań wzorowanych, no bo odnosząc to do aktualnego stanu prawnego, wzorowanych na wprowadzonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Natomiast, i już skończę na tym, bo powiadam za wcześnie na daleko idące wnioski, natomiast trzeba zauważyć jedną taką właściwość tej ustawy. Też nie do końca chyba starczyło nam wszystkim, nam mówię już biorąc winę na siebie za ustawodawcę,
nie starczyło nam wszystkim chyba wyobraźni i nie znajdziemy w tej ustawie tak zwanego przepisu zakazującego czegoś poza przepisem karnym. Takiego zakazu ta ustawa poza zakazem karnym wprost nie formułuje. I to jest chyba problem nasz prawny przy tworzeniu przepisów prawnych, bo nie zawsze wszystko załatwi przepis karny. Dziękuję bardzo. Ja bym proponowała przeczytać ten projekt, bo jest bardzo znamienny, panie przewodniczący, bo są dwa artykuły, a będzie wiadomo, o co chodzi. Tak. Nie jest, ma procedury ani tak. Jest następująca propozycja. Po pierwsze, w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa z zastrzeżeniem sytuacji, która jest sformułowana następująco. Jeżeli brak jest związku pomiędzy celem zgromadzenia a niemożnością identyfikacji jego uczestników, a ponadto niemożność identyfikacji może spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, organ gminy niezwłocznie wzywa organizatora do odstąpienia od planowego uczestnictwa w zgromadzeniu osób, o którym mowa jest w odpowiednim przepisie ustawy. Mamy taką regulację, propozycję takiej regulacji. No i jak ona będzie chodziła, tak? Czy ja mogę w tej sytuacji poprosić o wypowiedź panią Ewę Siedlecką? Dziękuję, podoba, ja się tam wyrywam, przepraszam. Nie, bo ja tak powiem swoimi słowami prosto, co proponuje prezydent. Prezydent proponuje, żeby był zakaz zasłaniania twarzy, czy malowania, czy cokolwiek, chyba że organizator zgłosi gminie czy miastu, że w zgromadzeniu będą uczestniczyć zasłonięte osoby w celu takim lub takim. I co się dalej stanie? Dalej organ gminy lub miasta może ocenić, czy rzeczywiście potrzebne jest to zasłanianie. Jeżeli stwierdzi, że nie jest potrzebne, wtedy może powiedzieć, albo będziecie z odsłoniętymi twarzami, albo wydajemy zakaz. To jest zaostrzenie tego, co proponował prezydent dwa lata temu, a co nie przeszło przez parlament. Dwa lata temu prezydent proponował tyle, że tylko się informuje gminę o tym, że będą zasłonięte osoby. Kropka, już gmina nie miała prawa się wtrącać, czy one będą słusznie zasłonięte, czy nie. Ta propozycja prezydenta jest dużo ostrzejsza niż ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. W imprezach masowych mogą brać udział osoby zakapturzone, wymalowane, zamaskowane i można tego zakazać tylko wtedy, jeżeli się uzna, że to zasłonięcie niesie zagrożenie. Inaczej mówiąc, no niekoniecznie wchodząc na stadion zasłonięta osoba na przykład musi być cofnięta. I druga sytuacja, w której nie wolno się zasłaniać na imprezie masowej, zasłaniać się w celu popełnienia jakiegoś przestępstwa, pobicia, podpalenia, zniszczenia. Jeżeli się w celu zasłania, to znaczy siedzi młody człowiek, nagle zakłada kaptur i zaczyna drugiego walić, to samo w sobie jest wykroczeniem, za które można ukarać. Także propozycja prezydenta jest dużo ostrzejsza i zauważmy, tu mamy imprezy masowe, zabawę, a tu mamy coś, co póki co jeszcze w Konstytucji jest wolnością. I ja się w ogóle zastanawiam, czy my na pewno w ustawie o zgromadzeniach jeszcze będziemy mieli wolność zgromadzeń, czy to już czasem nie będzie poograniczane prawo do zgromadzeń, którego nam będzie udzielała władza. Rok temu uchwalono bardzo kontrowersyjny przepis, ja czekam, aż on będzie oceniony przez Trybunał, dotyczący zakazu kontrmanifestacji, bo de facto jest to zakaz. No, tutaj jest cała procedura, że władza może uznać, że jednak taka kontrdemonstracja może być, jak uzna, to pozwoli, a jak uzna, to nie pozwoli. Dla mnie jest to bardzo daleko posunięte ograniczenie wolności zgromadzeń i właśnie wydaje mi się, że już powoli przestajemy mieć do czynienia z wolnością. To, co mnie bardzo niepokoi, to jest to, że ta propozycja prezydencka pojawia się na zamówienie społeczne.
w bardzo liberalne osoby publiczne poprosiły uprzejmie, żeby im wolność zgromadzeń ograniczyć, zakazując zasłaniania twarzy. Moja redakcja, redakcja Gazety Wyborczej też jest za tym, to znaczy za zakazem zasłaniania twarzy. Tutaj było już mówione, owszem, można wprowadzać rozmaite zakazy, choć przy wolnościach bardzo ostrożnie, ale wtedy, kiedy to jest konieczne, niezbędne dla ochrony ważnych wartości. Będzie tutaj jeszcze dyskusja, no ja tylko chciałam zauważyć, że wydaje mi się, że policja nie wykorzystała wszystkich środków, które mogła wykorzystać, żeby do incydentów nie doszło. Tu nie zgodzę się z profesorem Wyrzykowskim, który powiedział, że zastanawiałby się, czy to zgromadzenie 11 listopada było pokojowe. Moim zdaniem było pokojowe, to wynikało i z moich obserwacji, i z raportu Fundacji Helsińskiej. Natomiast pojawiły się incydenty, którym nie zdołała zapobiec straż powołana przez ten marsz i nie zapobiegła policja, choć mogła obstawić miejsca, to już nie będę mówić, bo wszyscy Państwo wiecie, co mogła zrobić, żeby to się nie zdarzyło. I mam to już później pytanie do pana Sokołowskiego. Właściwie co wam pomoże to zasłanianie twarzy, bo na przykład jest w tej chwili zakaz rac, petard, otwartego ognia, a na tym zgromadzeniu od początku to było. Można było to zgromadzenie z tego powodu rozwiązać. Ja nie mówię, że trzeba, bo wydaje mi się, że gdyby rozwiązano to zgromadzenie na początku, te kilkadziesiąt tysięcy osób, ich by nie można było opanować i wtedy dopiero by się zrodziło zagrożenie. Ale wyobraźmy sobie, że tam byłyby kominiarki, że patrzycie w tłumie, są osoby w kominiarkach. Co robicie? Żądacie rozwiązania zgromadzenia? Czy wchodzicie w tłum i wyciągacie te osoby z tłumu, no, ryzykując, że zrobią się zamieszki? W jaki sposób wam to pomoże? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oddaję głos panu inspektorowi Sokołowskiemu. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja czasami przysłuchując się takiej dyskusji, myślę sobie, czy my nie patrzymy na tego typu przepis, myśląc o PRL-u jeszcze. My z pewnością będziemy beneficjentami tego rozwiązania i od samego początku byliśmy za. Czy on jest demokratyczny, czy niedemokratyczny? Ja patrzę na chociażby te Niemcy wspomniane przez pana profesora na samym początku. Kraj o wiele bardziej dalej idący, można o wiele większych tradycjach demokratycznych. Patrzę na Francję, patrzę na Belgię. Tam wszędzie jest zakaz zakrywania twarzy w trakcie zgromadzeń. Ba, poszli dalej. Prewencyjnie, żeby nie dopuścić do tego typu incydentów, o których pani wcześniej wspomniała, mówią o zatrzymaniu administracyjnym czy zatrzymaniu prewencyjnym. U nas nie chce się o tym mówić, a my mówimy głośno. Tak, jeśli widzimy grupy ludzi, którzy wcześniej są przed manifestacją i którzy idą na tą manifestację mając kominiarki w swoich kieszeniach, mając ochraniacze na zęby. Godzinę temu zatrzymaliśmy 120 kibiców Lazio Rzym w kominiarkach i z ochraniaczami. Ja rozumiem, że będą tłumaczenia potem. Przyjechali, mają kominiarki, bo zimno, zimniej niż w Rzymie, a ochraniacze, żeby im zęby nie szczękały. Też tego typu tłumaczenia się znajdą. Ja powiem tak, dzisiaj bardzo dobrze ustawę o zgromadzeniach wykorzystują chuligani. Oni znają ją doskonale. Każdy niuans tej ustawy. Między innymi to, co pani mówi, czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ja pamiętam w tamtym roku i dwa lata wcześniej te 20 kilka miejsc spornych na trasie przemarszu. W każdym miejscu policjantów się zostawia, tak? Bo muszą rozmawiać, decydować o tym, kogo przepuścić, na bieżąco negocjować, kto ma przejść, kto ma nie przejść, którą ich puścić. Zaraz, no przepraszam bardzo, no ale to jest rola policji w tym momencie, wchodzenia w tego typu sytuacje. Ja wolałbym, żeby było wszystko poustalane. Natomiast z drugiej strony patrząc, jasne, wolałbym, żeby było, bo im mniej decyzji musi podejmować subiektywnych policjant, a im więcej jest kwestii prawnych, tym jest lepiej. Natomiast przyglądając się dyskusji na temat kominiarek, wszędzie tam, gdzie jestem, w wielu miejscach, gdzie doszło do złamania prawa i widzę sobie zdobycie tytułów mistrzowskich przez jakieś kluby dwa lata temu, przypomnę chociażby Faluba z Zielona Góra i potem zamieszki, które powstają w Zielonej Górze. To, co by dotyczyło ostatniego święta. Zazwyczaj jest tak, kiedy widzę tych ludzi idących wcześniej w kominiarkach, którzy gdzieś tam sobie stoją w ramach wolności zgromadzeń, to już wiem, że będzie dym co do tych osób. Podejdziemy do nich, wylegitymujemy i tak dalej i to się sprawdza w 100%. Kogo my będziemy bronić, drodzy Państwo? Ja sobie wziąłem tak kilka zdjęć tych ludzików, którzy szli ostatnio. Przepraszam bardzo, ich obrońcami jesteśmy? Tak.
Tak, fajnie. To jest nasza wolność. Fajnie. I powiem, przepraszam bardzo. Po pierwsze, jeszcze raz poproszę 5 minut mam. Proszę Państwa, przepraszam, tak jak każdy. Odliczę, dobrze? Proszę Państwa, ta debata jest zaplanowana, jeśli Pan pozwoli, w innej formule niż śniadanie w Radio Z czy fakty po faktach. Bardzo, bardzo będę zabiegał o to, żebyśmy znaleźli się w zupełnie innej przestrzeni dyskusji, aniżeli to, co jest doświadczeniem wielu osób. Bardzo proszę, odliczona jest minuta. Dobrze. Wziąłem sobie sporo zdjęć, mogę Państwu pokazać tych ludzi, co do których stoimy. Mogą się Państwo pokazać. Proszę? Nie. Ja wiem, że byłem tak, dobrze, nie będę. Ja wiem, że za chwilę pojawi się dyskusja co do tego, że przecież będzie zgromadzenie rodziców z dziećmi przebranymi za króliczki i też, że pozwolimy na to, czy będą, czy nie. Tego typu przykładów Państwo będziecie podawać mnóstwo. A mi chodzi o chuliganów. I ja się cieszę, że większość społeczeństwa dzisiaj jest za tym, że jednak, przepraszam bardzo, no tak jest. Ale że dzisiaj większość. Nie używa takich argumentów. No ale no ja. Pan Sokołowski na głos i bardzo proszę. Za tym, że mimo wszystko, żeby stosować te rozwiązania, które mówię, w wielu demokratycznych państwach już się sprawdziły i myślę, że u nas też by się doskonale sprawdziły. Brakuje mi w tym projekcie sankcji karnej za zakrywanie twarzy w tym momencie, czyli bo tu nie ma nic. Dzisiaj zakrywanie twarzy nie wolno i co z tego? Pytanie jest takie. Jeśli to byłoby pod kątem wykroczenia w takiej sytuacji, to już odpowiadam. Jest kwestia, tak jak my mieliśmy tu na zgromadzenia, grupki tych osób, które gromadzą się na obrzeżach manifestacji, gdzie my wiemy co do tego, że ci ludzie mogą stanowić zagrożenie dla nich w tym momencie. Sprawdzenie, zakładają komuniarki, po co jesteście, kim jesteście. Wylegitymowanie takich osób, może przeprowadzenie do jednostki policji po to, żeby ich rozliczyć. Twarz ukrywa ten, kto chce coś zrobić. Ja mam takie przekonanie, Państwo mogą się z tym nie zgodzić, natomiast na bazie własnego doświadczenia wieloletniego wiem jedno, wtedy kiedy dochodzi do, ma dojść do jakiejś sytuacji łamania prawa w takich sytuacjach, ci ludzie nakładają, zakładają kominiarki, naciągają szaliki i będą robić wszystko, żeby nie być zidentyfikowanym. I czy tego chcemy, czy nie, ja jeszcze raz zadam pytanie. Czyjego prawa my tak naprawdę bronimy, żebyśmy, no powiem tak, nie poszli za daleko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałbym poprosić obserwatora manifestacji, przedstawiciela Fundacji Helsińskiej, pana Pietka. Dobry wieczór Państwu. Od razu sprostuję, nie byłem obserwatorem manifestacji, niemniej organizacja, którą dzisiaj reprezentuję, wydała raport z obserwacji tego zgromadzenia. Proszę Państwa, ja mam takie dwie refleksje z dotychczasowego przebiegu dyskusji. Po pierwsze, ja jestem generalnie zwolennikiem tworzenia prawa na dowodach. 8 listopada 2013 roku minął dokładnie rok od wejścia w życie poprzedniej nowelizacji prawa o zgromadzeniach i szczerze powiedziawszy chciałbym, żeby takim standardem demokratycznym w naszym państwie było to, że na przykład z takiej perspektywy rocznej ktoś dokonywał oceny tego typu nowelizacji. Natomiast my spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie 18 listopada po prostu pojawia się kolejny gotowy projekt. Z porównania dat notabene tego projektu z 2011 i z obecnego roku wynika, że ten jeszcze szybciej pojawił się po wydarzeniach 11 listopada. I tak a propos tego tworzenia prawa na dowodach, ja sobie przypomniałem przebieg tej dyskusji w parlamencie na forum podkomisji, która zajmowała się tamtą nowelizacją i w ramach tych prac legislacyjnych przypomniał mi się taki przykład, który podałem w kontekście wówczas proponowanych rozwiązań, mianowicie w Lublinie było takie zgromadzenie dotyczące solidarności z wolnym Tybetem i pojawił się prowokator w kominiarce, który ni stąd, ni zowąd zaczął unosić prawą dłoń w geście salutu rzymskiego. I zadałem bardzo proste pytanie, proszę Państwa, z jaką formą reakcji, jakie przepisy powinny znaleźć tu zastosowanie, aby tego typu sytuacje nie miały miejsca na zgromadzeniach?
Otrzymałem churalną odpowiedź, że jest przepis artykułu 10 ustęp 4, który mówi w tym kontekście o obowiązkach organizatora do usuwania tego typu osób ze zgromadzenia. Patrzę na projekt prezydencki, ten z 18 listopada i tam jest propozycja zmiany tego 10 ustęp 4 poprzez dodanie właśnie tego usuwania w szczególności osób, których identyfikacja jest uniemożliwiona, więc ja się pytam, gdzie jest dowód tego, że ten 10 ustęp 4 nie działa już teraz i trzeba go zmieniać. A druga rzecz, która gdzieś tam z tej dyskusji mi wynika w dniu dzisiejszym, co mnie jako prawnika, jako adwokata troszeczkę nurtuje i chciałem troszeczkę sprowokować pana profesora Wyczykowskiego, panią profesor Łętowską, ponieważ powiedziano nam dzisiaj, żebyście państwo impulsami do wprowadzania tutaj w formie, znaczy ujęcia w ustawie wolności zgromadzeń do napisania porządnego komentarza, bo ja mam wrażenie, że my prawnicy mamy troszeczkę problem z rozumieniem, czym jest istota wolności zgromadzeń i troszeczkę w tym zakresie w pewnych aspektach, między innymi zakazu korzystania z zgromadzeń, czym są zgromadzenia spontaniczne, mamy pewne problemy z zrozumieniem tych zagadnień i tego typu publikacja na rynku po prostu byłaby potrzebna. Dziękuję, to tyle. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Szymielewicz. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę się oprzeć, żeby nie wykorzystać minuty na odniesienie się jednak do tego fundamentalnego pytania, czyich praw bronimy, bo myślę, że rzeczywiście ono jest fundamentalne. To będzie banał, ale państwo wszyscy wiecie, że my musimy bronić praw także nawet przestępców, nawet nie tylko tych, którzy są podejrzewani o popełnienie przestępstwa, ale wręcz też przestępców, po to, żeby bronić praw całego społeczeństwa. I moment, w którym zgodzimy się na wykluczenie jakiejś kategorii ludzi tylko dlatego, że nam się nie podoba z jakiegokolwiek względu, nawet uzasadnionego innymi względami społecznymi, jest końcem naszych praw. I to jest coś, co widzimy jak na dłoni, obserwując ewolucję prawa międzynarodowego wokół wojny z terroryzmem. Moment, w którym uznaliśmy, że są terroryści, których możemy traktować inaczej, był początkiem końca praw wszystkich ludzi. To jest argument pragmatyczny, który ja podaję, bo jeszcze jest argument humanitarny, ideologiczny, mówiący, że to jest w ogóle zła droga. Ale jeśli on nie przemawia, to chociaż może taki argument pragmatyczny przemówi, że to też są nasze prawa i pewnego dnia to my znajdziemy się po tej drugiej stronie i to nasze prawa będą ograniczane w imię tego, że jesteśmy o coś podejrzani albo stanowimy gorszą kategorię, bo mamy ubiór, zasłoniętą twarz, nie takie poglądy. Natomiast jeśli chodzi o sam zakaz zasłonienia twarzy, na stronie Fundacji Panoptykon my opublikowaliśmy aż 5 powodów, dla których ten pomysł jest złym pomysłem. Ja korzystając z pozostałych 4 minut powiem tylko o 2 względach. Jeden już się pojawiał, ale warto go powtórzyć, czyli zupełna nieskuteczność, wręcz bezsensowność takiego zakazu. Dlaczego tak uważam? Uważam wprost, że nie ma w ogóle problemu z pokojowymi zgromadzeniami. I tu się jednak przychylam do wyjściowej opinii profesora Wyrzykowskiego, że te momenty, w których mamy problem, w których policja ma problem, to nie są momenty pokojowego gromadzenia się. To są już burdy, to już są czasem nawet zamieszki. W każdym razie jest to moment naruszenia prawa i tutaj nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby była reakcja natychmiastowa, radykalna, taka, jakiej wymaga sytuacja, nawet bardzo ostra ze strony policji czy innych osób, nawet nie organizatora, bo to już nie jest nawet jego problem, kiedy osoby spoza odłączają się od demonstracji i podpalają obiekty, atakują ludzi i tak dalej, i tak dalej. Drugi argument za nieskutecznością to jest oczywiście to, że ja nie widzę żadnego powodu logicznego, żeby sądzić, że ludzie, którzy dzisiaj decydują się na łamanie prawa karnego, ulegną temu zakazowi. Jeżeli ktoś dzisiaj naprawdę nie obchodzi go zakaz podpalania obiektów, atakowania ludzi, niestraszne są mu przepisy kodeksu karnego i sankcje bardzo poważne, jakie mu grożą, skąd bierzemy pomysł, że przejmie się tym jednym zakazem, którym, jak czytaliśmy, sankcje stojące za nim nie są specjalnie groźne. Nie rozumiem tej logiki. Uważam, że chciałabym poznać argument stojący za nią, bo po prostu nie rozumiem. Druga fundamentalna sprawa z tym zakazem to jest jej szkodliwość. Szkodliwość dla pokojowo manifestujących, o tym mówiliśmy, tego nie będę powtarzać, że ludzie powinni mieć prawo wystąpienia zasłoniętą twarzą, nie uzasadniając go. To jest ich prawo, czy raczej element ich wolności, a nie łaska czy zgoda organu gminy. Ja mogę moje poglądy wygłaszać w sposób anonimowy, czy w sposób taki, który nie ujawnia mojej tożsamości, również w ramach zgromadzenia. To jest moja wolność, której nikt nie powinien mi ograniczać, jeżeli nie ma do tego, nie jest to konieczne. Ale idąc szerzej, myśląc systemowo, to jest kolejny przykład prawa, które jest reakcją na to, że władza nie radzi sobie z tymi, którzy prawo naruszają. I jej reakcją jest ograniczenie prawa całej reszty społeczeństwa. Ta logika, którą ja widzę wszędzie, widzę ją szczególnie w internecie, gdzie mowa jest choćby o mowie nienawiści i też reakcja jest jaka? Ograniczmy anonimowość, zakażmy ludziom posługiwania się w internecie pseudonimami.
takie argumenty powracają w każdym momencie, kiedy państwo nie radzi sobie z mniejszością, która prawo narusza. Zaczyna ograniczać prawo większości. I to jest systemowy błąd, problem, który uważam za fundamentalny. Dlatego ta nowelizacja jest przedmiotem naszego zainteresowania jako fundacji, która nie zajmuje się zgromadzeniami, ale zajmuje się wolnością, bo widzimy tutaj zaczynek, czy zalążek, czy wręcz już przejaw rozwiniętej, bardzo szkodliwej logiki prowadzącej do takich efektów, że właśnie społeczeństwo całe, my wszyscy płacimy cenę za konkretne osoby, które naruszają prawo i powinny być po prostu karane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pana Piotra Niemczyka, specjalistę do spraw bezpieczeństwa, o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Pan profesor powiedział następnie, że z pewnością jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani do tej dyskusji. Ja chciałem od razu powiedzieć, że nie jestem dobrze przygotowany do tej dyskusji. W momencie, kiedy zostałem do niej zaproszony, zaplanowałem, że sobie sprawdzę pewną statystykę i tej statystyki nie sprawdziłem. Po pierwsze dlatego, że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, a po drugie dlatego, że choruję na grypę od paru dni i bardziej z gorączką niż nad zastanawianiem się nad statystykami manifestacji i zgromadzeń. Ale jaką statystykę chciałem sprawdzić? Chciałem sobie policzyć, ile w Polsce rocznie odbywa się różnego rodzaju zgromadzeń i ile z nich można podejrzewać, że w ich, że tak powiem, przebiegu doszło do jakiejś tam akcji zachowań agresywnych, jakiegoś niszczenia mienia, jakiegoś, nie wiem, dewastacji, czy nawet werbalnego znieważania osób, czyli takich czynności, które są zakazane przez prawo. Nie wiem, nie zrobiłem tej statystyki, ale podejrzewam, że to jest niewielki procent, jeżeli nie promil tych zgromadzeń. Czyli w związku z tym podejrzewam, że to intuicja bardziej oczywiście niż wiedza empiryczna, ale podejrzewam, że tego rodzaju zakaz dotyczyłby no właśnie promila tak naprawdę zdarzeń, więc jakby przychylając się do tego, co właściwie mówią wszyscy moi przedmówcy, z wyjątkiem przedstawiciela policji, to znaczy w imię zakazów dla jakiejś drastycznej mniejszości ograniczamy prawa większości, więc oczywiście w sposób naturalny wydaje mi się, to nie jest chyba jednak najlepszy pomysł. Drugi powód, dla którego uważam, że to jest nie najlepszy pomysł, jest taki, że ja nie wierzę w jego skuteczność. Znaczy po to, żeby doszło do takich aktów agresji, właściwie trzeba dwóch zdarzeń. Znaczy anonimowość daje nam nie tylko zasłonięcie twarzy, ale anonimowość nam daje tłum. Znaczy w momencie, kiedy mamy rzeczywiście duży tłum, to wtedy łatwiej jest nam tą anonimowość zachować i co za tym idzie, również osoby, które będą dodatkowo się, że tak powiem, wyposażać w różnego rodzaju urządzenia, czyli tam, nie wiem, czapki, kominiarki, chustki, różne rzeczy, maski, no też będzie dużo trudniej z tego tłumu wyciągnąć i moim zdaniem to pod tym względem policja będzie musiała się albo decydować na bardzo drastyczne zachowania, niekoniecznie uprawnione, no, albo będzie musiała to tolerować, więc to zachowanie będzie nieskuteczne. Ale drugie, oprócz tłumu, moim zdaniem, i tu pewnie zaczniemy się nie zgadzać z częścią rozmówców, to znaczy do tego trzeba specyficznego środowiska. Znaczy jakbyśmy się zastanawiali, kto doprowadza do tych aktów agresji w miejscach publicznych, bo to chodzi nie tylko o zgromadzenia, ale również o imprezy masowe i bardzo dobrze, że to zostało tutaj wspomniane, że gdzieś może szukać rozwiązań w tą stronę, no to są specyficzne środowiska, prawda? To są środowiska, z którymi nie udaje się skutecznie walczyć przy pomocy różnych narzędzi, prawda? Na przykład istnieje w Polsce takie pojęcie jak zakaz stadionowy. Ja nie znam danych na temat skuteczności zakazu stadionowego, ale jeżeli czytać gazety na ten temat, no to się okazuje, że osoby objęte zakazem stadionowym w gruncie rzeczy łazą jak chcą, prawda? I ani władze klubowe, ani władze piłkarskie, czy krajowe, czy międzynarodowe tak naprawdę tych zakazów stadionowych nie respektują. Więc jakby tak, znaczy po pierwsze to jest kwestia dużego tłumu, to jest drugie specyficznego środowiska, które pewnie wszyscy byśmy tutaj intuicją potrafili jakoś opisać, nie wiem, jako kibole na przykład, tak? Takie, ja nie wiem, czy to jest precyzyjne określenie i czy ono nie jest jakoś tam niewłaściwe, ale takie mi przychodzi do głowy. Więc raczej szukałbym z rozwiązań i tu już zaczyna być może się różnić. Znaczy ja się nie zgadzam z panią Katarzyną Szymilewicz, że my musimy bronić każdej wolności, dlatego że wolność jest ograniczona po pierwsze odpowiedzialnością, a po drugie prawami innych. Znaczy ja bym chętnie poszedł na manifestację 11 listopada z dziećmi, natomiast ja mam poczucie, że jeżeli ja tam pójdę, to ja, że tak powiem, ryzykuję bezpieczeństwem własnych i tych dzieci moich, więc nie pójdę, tak? Więc jakby te agresywne zachowania są także ograniczeniem mojej wolności. I myślę sobie, że jednak warto by znaleźć jakieś rozwiązanie, czy szukając rozwiązania właśnie w ustawach o bezpieczeństwie imprez masowych, czy jakichś innych przepisach. Nie wiem, przepraszam, rzucam coś, co może państwa zdenerwuje, ale na przykład może rozszerzyć zakaz stadionowy na zakaz
zakaz w ogóle uczestnictwa w imprezach publicznych. No jeżeli możemy sobie wyobrazić, że ktoś nie jest w stanie powstrzymać swoich emocji w czasie meczu piłkarskiego, to być może w każdej innej sytuacji nie umie powstrzymać tych emocji, więc może jednak powiedzieć, no to sorry, no to może akurat w tym przypadku nie powinieneś chodzić na imprezy masowe. Jak cię tam spotkamy, to poniesiesz konsekwencje jakoś tam, nie wiem, w warunkach recydywy obostrzone. Wiem, że to jest naruszenie praw tych ludzi, tylko wydaje mi się, że to jednak byłoby przynajmniej ograniczenie praw mniejszości w stosunku do praw mniejszości. Ja wiem, że to jest bardzo niebezpieczna teza, że niektóre prawa mniejszości trzeba ograniczać w imię praw większości, bo to grozi różnego rodzaju ksenofobią i wykluczeniem, ale no jeżeli tutaj mamy do czynienia z udokumentowanym przypadkiem stosowania przemocy, to być może z tego wyciągnąć konsekwencje. Ja naprawdę nie wierzę w to, że policji się uda wyegzekwować zakaz noszenia kominiarek, bo ktoś, kto będzie chciał rzucić butelką z benzyną albo zdewastować jakąś, nie wiem, szybę czy samochód, na moment włoży kominiarkę. Ja wiem, że później można teoretycznie taką osobę z tego tłumu wyłowić, bo gdzieś w jakiejś innej kamery jednak zobaczymy, że te same elementy charakterystyczne ubrania powtórzą się przy osobie z odsłoniętą twarzą, ale też nie będziemy mieli tej pewności, tak? A może być tak, że dużo ludzi będzie podobnie ubranych i mimo wszystko nie da się tego zrobić, więc niespecjalnie wierzę w skuteczność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Mikołajczyk. Witam serdecznie. Powiem szczerze, ja się tutaj poczułam przez moment jak chuligan, w momencie, kiedy tutaj pan Sokołowski mówił o tym, że chuligani znają ustawę o zgromadzeniach na wylot, bo też tą ustawę znam na wylot. Ale do rzeczy. Moja organizacja organizuje zgromadzenia. Robimy tych zgromadzeń 12 w roku, to są masy krytyczne, każdy ostatni piątek miesiąca, bez względu na temperaturę, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli jest upał, jedziemy, jeżeli jest minus 10, to również jedziemy. I naprawdę państwa bym zaprosiła, tych, którzy są przeciwko zakazowi zakrywania twarzy, naprawdę minus 10 na rower, bez kominiarki, jest to dosyć problematyczne. I to nie jest cel naszego zgromadzenia, bo celem zgromadzenia jest manifestacja obecności rowerzystów w mieście. Naszym celem nie jest ukrywanie tożsamości, naszym celem nie jest zakrywanie siebie, naszym celem jest pokazanie, że jesteśmy, a że jest po prostu zimno, to się w ten sposób ubieramy. Poza tym tutaj jest mowa o zakrywaniu twarzy, więc pytanie, czy, okej, kominiarka, ale jeżeli naciągnę czapkę albo schowam się w szaliku, to już jest zakrycie twarzy, czy nie? Kto o tym będzie decydował? Czy policjant, który stwierdzi, że widzi tylko moje oczy i nos, to już będzie zakrycie twarzy? Czy może tylko jeżeli będzie widać moje oczy? A jeżeli oczy i nos i usta, a będę miała na przykład czapkę z daszkiem naciągniętą, a latem jeżeli będę miała duże okulary albo kapelusz z rondem, to wszystko jest zasłanianie twarzy, więc ustawa w takim kształcie, w takiej propozycji moim zdaniem nie rozwiąże problemu. I tutaj pan Piotr mówi, że się nie przygotował, ja to sprawdziłam. W samej Warszawie do tego momentu odbyło się prawie 600 zgromadzeń, incydent był na jednym. W Łodzi i w Gdańsku to jest kolejnych 200 zgromadzeń, czyli możemy przyjąć, że na terenie całej Polski tych zgromadzeń jest ponad 1000 rocznie. Mówimy o jednym. Tak więc zmienimy ustawę, która dotyczy tysięcy osób, tysięcy organizatorów pod kątem jednej, ewentualnie dwóch imprez, które odbywają się w Warszawie i z którymi policja ma problemy. I pytanie, czy samo zakrycie twarzy albo odkrycie tej twarzy, czy to jest problem? Czy to jest główny problem, który był podczas tej imprezy? Poza tym te osoby, które dokonywały tych aktów wandalizmu, de facto one już nie były uczestnikami zgromadzenia, ponieważ przerwały kordon ochrony, oddaliły się, więc były poza zgromadzeniem, czyli nawet jeżeli będzie zakaz zakrywania twarzy na zgromadzeniach, to one są obok i mogą robić, co im się żywnie podoba. Tak więc kwestia zakrywania albo że policja może dopiero legitymować w momencie, kiedy ktoś ma kominiarkę na twarzy. No nieprawda, policja może legitymować każdego. Tak więc nawet teraz, jeżeli ktoś by wszedł, mógłby od każdego z nas zażądać dowodu i nie ma z tym problemu, bez względu na to, czy mamy kominiarki, czy nie. Tak więc wydaje mi się, że ustawa w takim kształcie po prostu wyleje dziecko z kąpielą i wiele tysięcy osób, które chce legalnie manifestować, także zimą, nie zapominajmy, i to nie są chuligani, to nie są osoby, które przyjeżdżają z pracami, to są osoby, które przyjeżdżają z dziećmi, które przy temperaturze minus 5, minus 10, w zeszłym roku nawet przy minus 12, siadają na rower i manifestują swoją obecność. I to nie jest ich cel. Tak więc ja nie będę w stanie umotywować, pisząc wniosek o zgromadzenie, że moim celem jest zakrycie twarzy. Nie, moim celem jest pokazanie obecności rowerzystów. I przy takim kształcie ustawy Urząd Gminy ma prawo miny wydać zgody. Ale takie są zapisy w tym momencie. Kto ma oceniać,
czy moja twarz jest zasłonięta w wystarczającym stopniu, albo czy moja twarz jest odsłonięta wystarczająco. Czy jeżeli schowam usta albo nos, to już jestem wystarczająco zakryta, żeby mnie wykluczyć ze zgromadzenia, czy nie? Jeżeli latem założę duże okulary, wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku znowu będą modne te wielkie na pół twarzy. Czy to już jest problem, czy jeszcze nie? Kto będzie o tym decydował? Policjant? Urzędnik? Bardzo dziękuję. Witam pana prezesa Jerzego Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który sygnalizował, że będzie nieco spóźniony. Oddaję panu głos, panie prezesie. Dobry wieczór. Właśnie ja sygnalizowałem, że będę spóźniony i przyznam się szczerze, że z ciężkim sercem opuszczałem miejsce, w którym przed chwilą byłem, bo to była Filharmonia Narodowa i koncert Andrzeja Godzińskiego z Orkiestrą Filharmonii Narodowej z okazji 20-lecia płyty, którą wydał Chopin i jazz, prawda, i naprawdę ten koncert ciągle trwa. Przepraszam, jeśli tym wyznaniem kogoś, że tak powiem, trochę wzburzyłem albo może obraziłem, ale czuję się kompletnie niekompetentny w tej dyskusji. I czuję, że znalazłem się tylko dlatego tutaj, że kiedyś napisałem zdanie odrębne od orzeczenia w sprawie, jak pamiętam, chyba z 2004 roku, gdzie prezydent zawetował właśnie, zwrócił się w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału o ocenę przepisu, który wprowadzał właśnie zakaz maskowania się. Tak to chyba było. No ja, wszyscy byli oczywiście tutaj łącznie z obecnymi sędziami Trybunału, wszyscy byli za. Natomiast ja napisałem zdanie odrębne i pamiętam, że podeszła później do mnie pani sędzia Lewaszkiewicz-Petrykowska, która akurat nie orzekała w tej sprawie, bo tego dnia jej nie było, tylko jak zapoznała się z moim zdaniem odrębnym, to weszła do mojego gabinetu i powiedziała: gdybym była na tej rozprawie, przyłączyłabym się do ciebie. Ale ja patrzę na to z zupełnie jeszcze innego punktu widzenia. Ja brałem udział w bardzo wielu manifestacjach. Pierwsza to był 8 marca 68, kiedy tutaj na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wypałowani zostaliśmy. Nikomu z nas do głowy nie przyszło, żeby przychodzić tam zasłoniętą twarzą. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy zamanifestować właśnie, że jesteśmy tutaj, mamy inne poglądy i proszę bardzo, mierzymy się z tą rzeczywistością, trudną rzeczywistością. I później takich demonstracji było bardzo wiele, szczególnie w latach 80. Spadały na to na nas jakieś represje, ponosiliśmy te represje, ale wiedzieliśmy, w imię jakich wartości to robimy. Natomiast dzisiaj są czasy łatwiejsze, odpowiedzmy sobie szczerze, są łatwiejsze i mam takie wrażenie, że myślimy w takich kategoriach. Lud jest zawsze niewinny. Lodowi wszystko wolno, prawda? Więc to jest rodzaj ucieczki od wolności, moim zdaniem. Właśnie zakrywanie twarzy. Nie chcę być wolny. Nie chcę ponosić żadnej odpowiedzialności za to, co robię. W związku z tym zakrywam twarz, prawda? Chociaż wcale się nie upieram, że ten zakaz musi być prowadzony w każdym przypadku demonstracji ulicznej, bo mogę sobie wyobrazić różne sytuacje, kiedy właśnie zasłonięcie twarzy będzie jakąś manifestacją też pewnej postawy. I to jest zupełnie co innego. No i jeszcze jedna rzecz, nie przekonują mnie takie argumenty, które tutaj padają, że coś, jakiś zakaz jest nieskuteczny. No na miłość boską, no od dekalogu jest cała masa, odpoczynając od dekaloga, cała masa prawda, zakazów. No i co, przyszłoby nam do głowy, że ponieważ norma zakazująca zabijania jest nieskuteczna, prawda, od początku ludzkości, to trzeba ją zlikwidować, bo jest nieskuteczna. To jest dla mnie żaden argument. I na koniec jeszcze, nie, ta dyskusja będzie jakiś czas trwała, może dla ożywienia. A dlaczego by nie wprowadzić na przykład zakazu zakrywania twarzy tylko z okazji 11 listopada? Bardzo państwu dziękuję. W tej chwili zwracamy się do internautów, którzy śledzą naszą dyskusję i proszę o przedstawienie pytań, które doszły do serwera prywatnego, jak rozumiem, który chroni prywatność tych, którzy pytają, w takim zakresie, w jakim prywatność w sieci jest chroniona. Witam państwa serdecznie, witam również tutaj w imieniu wszystkich internautów, którzy śledzą nas w internecie. Pytania były bardzo różnorodne, dotyczyły wolności, policji, jak i może pierwsze tutaj pytanie dotyczące właśnie policji, tutaj pytanie do rzecznika.
twarz ukrywa ten, co ma coś zrobić. Czy ma to oznaczać, że każda osoba, która jest... Przepraszam, proszę odsunąć trochę, dlatego, mm-hmm. że jest tak... Twarz ukrywa ten, który ma coś zrobić. Czy to ma oznaczać, że każda osoba, która jest na zgromadzeniu, na przykład na Marszu Niepodległości, czy też innej manifestacji, ma zasłoniętą twarz lub też przykrytą pewną chustą? Czy ona jest potencjalnym zadymiarzem i jest za taką uznawana? Ja bardzo bym chciał, żeby nie miała zakrytej twarzy. I myślę, że dzisiaj, w dzisiejszym naszym państwie nie ma się czego obawiać, jeśli będzie postępowała zgodnie z prawem. Odnosząc się również do tego, czy jesteśmy w stanie, czy nie jesteśmy w stanie widzieć, czy też zatrzymać poszczególnych osób, przywołuję materiał z ubiegłego roku, ze śmigłowca, z kamery HD, czy jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie są grupy osób zakładające kominiarki i gdzie się przemieszczają ewentualnie i kiedy można tego typu osoby, grupy wyłapać. Pokazywaliśmy to na komisji sejmowej w tamtym roku. Przepraszam, ponieważ nas nie było na posiedzeniu komisji, czy może pan opisać tę sytuację? Tak, to jest kwestia tego, że pokazane były możliwości między innymi kamery zamieszczonej na śmigłowcu i pokazania właśnie między innymi ludzi, którzy najpierw zakładają kamieniarki przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie się przemieszczają, w którą stronę i gdzie można ich także na obrzeżu wyłapać, przy czym no, dzisiaj nie odpowiadają za to. Jeszcze raz powiem, że dzisiaj przy wylegitymowaniu takich osób idą dalej, nawet jeśli mają przy sobie trzonki od łopat, to po prostu lubią sobie tak spacerować. To tak jak i ci pseudokibice, których zatrzymujemy w lesie z maczetami, którzy mówią, że z tym chodzą na grzyby. Następne pytanie, proszę. Kolejne pytanie od studentów WU Socjolo. Konkretne pytanie, czy zakaz zakrywania twarzy jest naruszeniem wolności człowieka? Bardzo proszę, to jest pytanie do... Tak, to pytanie to jest skierowane do wszystkich z państwa. Odpowiedź jest taka. Każdy zakaz jest zakazem, ale żaden zakaz nie jest zakazem absolutnym. W związku z tym nie można odpowiedzieć na to tak, jak chce pytający, zero-jedynkowo. Dlatego, że jeżeli ten zakaz jest proporcjonalny, adekwatny do okoliczności wyszczególnionych w ustawie, no i tak dalej, o to się właśnie spieramy, no, czy jest adekwatne, czy nieadekwatne te projekty, no to wtedy będziemy wiedzieli. Natomiast tak postawione pytanie, jak zostało zadane, jest pytaniem, na które odpowiedzieć po prostu się nie da. Bardzo dziękuję. Następne. Kolejne pytanie, Kacper Rebel. Czy zakaz zakrywania twarzy pomaga tylko policji w identyfikacji potencjalnych wierzycieli? Czy bardziej na tym korzysta policja, czy być może organizatorzy? Czy dobrym zabezpieczeniem dla organizatorów przed prowokacjami i innymi niepożądanymi grupami jest niezidentyfikowanie zadymiarzy? Kto na tym bardziej korzysta? Tutaj pytanie być może również do tych, którzy organizują manifestacje. Ja myślę, że jest pewnością, jeszcze raz powiem, tym, który skorzysta z dobrodziejstw tego zapisu, ewentualnie jeśli wejdzie w życie, będzie i policja, i organizator. Policja, bo my dążymy do identyfikacji konkretnych osób odpowiadających za konkretne łamanie prawa. Organizator, bo będzie miał możliwość prawnie wyprosić taką osobę, przekazać policji w związku z wykroczeniem, na przykład, które popełnia. Z tego, co wiem, taki zapis również jest. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie. Może oczywiście. Jako organizatorka zgromadzeń chciałabym też odpowiedzieć. Ja nie uważam, że ten zakaz w jakiś sposób ułatwi, wręcz nam utrudni organizację zgromadzeń. Natomiast z praktyki. Przed każdym zgromadzeniem, a latem to mamy w okolicy 2,5 tysiąca osób, zimą jest to 300-400 osób, w kominiarkach w zdecydowanej większości, jakieś mniej więcej 70-80%. Jeżeli ktoś z tych osób, któraś z tych osób w jakikolwiek sposób przeszkadza nam w przeprowadzeniu zgromadzenia, jest przez nasze służby porządkowe, do których też posiadania jesteśmy zobligowani w tym momencie już ustawą, nasze służby porządkowe taką osobę wykluczają ze zgromadzenia, jeżeli dalej ta osoba robi problemy, odstawiamy do policji, która z nami jedzie i to się dzieje już teraz, bez względu na to, czy ta osoba ma kominiarkę, czy jej nie ma, czy jest zakapturzona, zaszalikowana, czy jakkolwiek inaczej. Dziękujemy za współpracę, bo ona jest. Proszę państwa, przystępujemy do wypowiedzi uczestników i ponieważ każdy...
ponieważ każdy z panelistów miał 5 minut, czy możemy przyjąć, że wypowiedzi z sali będą mniej więcej 40% czasu przeznaczonego do wprowadzenia, czyli 2 minuty, przy czym będziemy mieli następną rundę. Chodzi o to, żeby to były pytania lub krótkie wypowiedzi, do których możemy się ustosunkować. Bardzo proszę. Dobra, w jakiej kolejności? Mam po kolei po prostu? To wszyscy otrzymają głos. Dzień dobry, Grzegorz Prójszczyk. Jestem członkiem kolektywu Przychodnia i mieszkańcem Skłotu Przychodnia. Więc no, zaproszono nas tutaj. Ja nie wypowiadam się w imieniu całego swojego kolektywu, tylko głównie swoim. Niemniej mam parę pytań. To znaczy, tutaj już powiedziano oczywiście, że ten zakaz będzie nieskuteczny, bo to jest oczywiste. Jakby oczywiste, że jest łamanie prawa, oczywiste są przypadki, kiedy ludzie się maskują ze względów praktycznych. Ja nie wiem, jak pan chce ustalać, kto jest bandytą i po czym rozpoznawać, że w tej kominiarce idzie bandyta, a nie na przykład antyfaszysta, który się boi, że faszyści podpalą mu drzwi, tak jak się dzieje na gminie w Białymstoku, przy zupełnym braku reakcji policji, skądinąd. Pan zresztą też mnie kiedyś w mediach nazwał bandytą, w 2005 roku wydał pan na mnie wyrok, zanim w ogóle dotarłem przed sąd. W związku z czym to jest osobna sprawa. Całe szczęście udało mi się udowodnić swoją niewinność, nie odwrotnie. Natomiast tak. Nie znam sprawy, proszę bardzo, nikogo nie nazywałem bandytą. Mogę później przytoczyć w kuluarach. W każdym bądź razie chciałem zaznaczyć sytuację naszą, jako antyfaszystów, jako osoby, które sprzeciwiają się przemocy skrajnej prawicy, które regularnie wychodzą na ulicę i które regularnie muszą maskować swoją twarz, ponieważ jest to dla nas realne zagrożenie. Nie mówimy tutaj o grupce przypadkowych ludzi, nie mówimy tutaj o jakichś kibolach efemerycznych. Mówimy tutaj o zorganizowanych bojówkach, które napadły na budynek, który zajmujemy, wyposażone w sprzęt, który miał posłużyć do tego ataku, wyposażone w obcęgi do rozcięcia naszego łańcucha na bramie i tak dalej. Więc mówimy o zorganizowanych bojówkach, to jest zorganizowany ruch, który funkcjonuje. Te bojówki są do tego miasta zwożone rokrocznie, rokrocznie wybuchają z nimi, z ich udziałem zamieszki, nigdy z naszym. Niemniej z naszej strony co najmniej raz aresztowano 150 osób prewencyjnie. Właśnie na tej podstawie, że założyły maski, mimo że nie było żadnych przepisów, które by tego zakazywały. Niemniej 150 osób wylądowało w areszcie jeszcze zanim dotarło na naszą demonstrację, co stanowiło dla nas zagrożenie. Niemniej naprawdę nie rozumiem, co te przepisy mają zmienić. Przed chwilą pan mówił, że z helikoptera państwo namierzają grupki, które się maskują, później te maski zdejmują. Naprawdę nie rozumiem, jaki jest w takim razie problem, jeżeli mamy wszystkie techniczne środki. Jeżeli nagminnie aresztują państwo prewencyjnie, jeżeli nagminnie legitymują państwo ludzi przychodzących na demonstrację, nagminnie legitymują państwo ludzi wychodzących z demonstracji. W związku z czym, co do naszego ruchu, jestem pewien, że znają nas państwo co najmniej równie dobrze, co my siebie. Na bazie wiadomości, jakie ja mam o ruchach skrajnie prawicowych, które do nas docierają i tego, jaki my mamy wywiad, no zakładam, że policja, mam nadzieję, wie chociaż trochę więcej. I jeżeli do nas dwa razy w ciągu dnia przychodzi policja, żeby nas poinformować, że możemy być celem, to zakładam, że policja jest świadoma tego, że możemy być celem. No to o czym my tutaj rozmawiamy? Bardzo dziękuję. Proszę o następny głos. Proszę bardzo. Tak jest, proszę. Krzysztof Izdebski, sieć obywatelska Watchdog Polska. Ja chciałem w pewnym sensie się też przychylić do tego, co mój przedmówca powiedział, ale też chciałbym to rozwinąć trochę w szerszym kontekście. Znaczy tutaj też pan Mariusz Sokołowski wspomniał, że nie ma się co bać państwa. To jakby dyskusja pewnie na dłuższą debatę, czy jest to słuszne stwierdzenie, czy nie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest kwestia taka, czy możemy się nie obawiać innych osób też, tak? I tu jest mowa o pracodawcach, o znajomych często, tak? O sąsiadach, bo tutaj nie mówimy tylko o kwestiach związanych z faszyzmem czy z antyfaszyzmem, ale jeżeli popatrzeć na te statystyki, a ja starałem się na nie spojrzeć, to w samej Warszawie odbywa się grubo ponad 1000 demonstracji, a cały czas przywoływana jest jedna i jeszcze jeden przykład jest przywoływany zupełnie niesłusznie, bo to rzeczywiście chyba się trochę miesza, czyli przemarsz kibiców rosyjskich i ataki ze strony kibiców, kiboli polskich w czerwcu zeszłego roku, gdzie tam przecież nie było żadnego zgromadzenia. Tak? Znaczy problem polegał rzeczywiście na tym, że ktoś dopuszczał się przemocy. I chyba na tym rzeczywiście i Kancelaria Prezydenta, i ustawodawca powinien się skupić, jak do tej przemocy nie dopuszczać, a jeżeli już do tej przemocy dochodzi, jak to egzekwować. I te kominiarki nie są tutaj żadnym rozwiązaniem, co udowodniło również
niż chociażby podawane przez pana przykłady zagraniczne. To, czy w Niemczech i we Francji to funkcjonuje, to jest głęboko krytykowane i też przede wszystkim nieskuteczne. Tutaj każdy z nas wie, jak lubią płonąć od czasu do czasu przedmieścia francuskiej stolicy, a mimo tego, że zakaz zakrywania nie na zgromadzeniach, tylko bo on ma zupełnie też inną swoją, swój początek, ten zakaz. On dotyczy w ogóle zakrywania twarzy w miejscach publicznych, nie tylko w zgromadzeniach, no ale też okazuje się zupełnie nieskuteczny, że nie jest odpowiedzią na te problemy i być może nad tymi problemami, które do tego prowadzą, należałoby się jakoś nad tym nachylić. I ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć, to kwestia tej wolności. Ja się zgadzam w 100% z tym, że moja wolność ograniczona jest wolnością innych ludzi. Ale to, że ja zasłonię twarz, to ja jeszcze niczyjej wolności nie ograniczam. To, że jeżeli ja bym chciał komuś zdjąć kominiarkę z jego twarzy, to już jest wkraczanie w tą jego wolność. Czy to, że jeżeli ja bym chciał taką osobę uszkodzić, ją czy jej samochód, wtedy jest wkroczenie w tą sferę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Następne. Proszę bardzo. Kłaniam się, Michał Woźniak, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Ja miałem przyjemność być po obu stronach, jeżeli chodzi o manifestacje. Znaczy uczestniczyłem w ich organizacji, tak? Tutaj mówię o ruchu Anty-ACTA. Przypominamy sobie maski Guya Fawkesa, prawda? To nawet parlamentarzyści się dołączyli do naszego ruchu. Byłem również na wielu protestach, byłem również na masach krytycznych, które zawsze darzę taką sympatią. I zawsze staram się raczej widzieć w policji jakąś siłę potrzebną, która pomaga niż wroga, a tymczasem dowiaduje się, że policja mnie traktuje jak bandytę tylko dlatego, że jeżdżę czasem na rowerze w kominiarce. Nie rozumiem tego, nie wiem dlaczego pan jest uprzejmy traktować mnie jak bandytę w tym momencie, bo czasem noszę kominiarkę. Uważam, że zastosował pan bardzo nieuczciwą i bardzo nieładną praktykę erystyczną, czysto. Powołał się pan na przykład, który nie ma tutaj nic do rzeczy. To, o czym pan mówił teraz, to nie było zgromadzenie. Chyba się wszyscy zgadzamy, to nie było zgromadzenie. Nawet nie można tego nazwać zgromadzeniem spontanicznym, prawda? To byli po prostu chuligani na ulicy. Więc proszę, nie mieszajmy bardzo proszę tych dwóch porządków, bo tutaj w tym, to, o czym pan powiedział, 120 kibiców. Odwołał się pan do tego. Bardzo proszę, nie mieszajmy tych porządków, bo to jest zupełnie niepotrzebne. I tutaj ten zakaz też by nic nie pomógł, bo nie dotyczy tej sytuacji. Natomiast mam dwa bardzo konkretne pytania. Po pierwsze, czy ma pan firanki w oknach w domu? W ogóle. A czy ma pan zamek do drzwi w domu? Co ma pan do ukrycia? I drugie pytanie, jak policja zamierza wyegzekwować zakaz zakrywania twarzy, skoro nie potrafi wyegzekwować zakazu środków pirotechnicznych na manifestacjach, tak? Znaczy już mamy ten zakaz, przecież gdyby ten jeden zakaz ze wszystkich innych możliwości, z całej palety, którą policja w tej chwili dysponuje, środków, prawda? Gdyby chociaż to jedno narzędzie zostało wykorzystane podczas tej manifestacji 11 listopada, no to nie mielibyśmy spalonej budki przy ambasadzie rosyjskiej, nie mielibyśmy spalonej sterty śmieci, nie mielibyśmy wielu innych rzeczy, nie mielibyśmy ataku na skład przychodnia, prawdopodobnie, ponieważ te osoby zostałyby, rozumiem, wylegitymowane i odłączone od manifestacji. W związku z czym nie rozumiem, co w tym momencie zmienia ten zakaz, a doskonale widzę, gdzie pojawia się problem dla osób, które po prostu chcą uczestniczyć w manifestacji. I doskonale tutaj dziękuję pani za wskazanie, że wystarczą tak naprawdę okulary i bandana. Czy mamy również tutaj konfiskować okulary? Nie wiem, no może to jest jakiś pomysł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jedna uwaga. Zaraz będzie następna tura pytań, spróbujemy odpowiedzieć. Natomiast mój apel jest o to, żeby w atmosferze, w której dyskutujemy, używać chwytów erystycznych, ale jeżeli się używa chwytów erystycznych, to nie zarzucać innym, że takie chwyty używają. Więc chodzi, proszę Państwa, o to, że rozmawiamy, mam wrażenie, o niezwykle ważnych problemach. To, co zostało powiedziane do tej pory, to są fundamentalne kwestie dla funkcjonowania społeczeństwa i funkcjonowania państwa, funkcjonowania jednostek i funkcjonowania organów władzy państwowej. I bardzo zachęcam, żebyśmy w tym kierunku prowadzili naszą rozmowę, bo wtedy może być jakiś rezultat. Pan ma głos, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, Michał Batorowicz. Ja jestem doktorantem w Katedrze Socjologii, Antropologii, Obyczajów i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji jestem organizatorem Warszawskiej Masy Krytycznej. No i chciałem tak naprawdę podzielić się trzema takimi refleksjami. Po pierwsze, no wydaje mi się, że wszyscy tutaj powinniśmy sobie uzmysłowić jedną rzecz. My dyskutujemy o wolności gwarantowanej przez Konstytucję. Chciałem przypomnieć, że zasada wolności, wolność zgromadzeń to nie jest zasada kierowana do obywateli, tylko do władz. To jest zobowiązanie do władz, do organów stanowiących, egzekwujących prawo, które powinny kierować się przede wszystkim ochroną tych zasad. Także jeśli ochroną wolności szeroko rozumianej ma być odebranie wolności ekspresji, która w demokratycznym państwie prawnym wydaje mi się jest jedną z kluczowych zasad, dzięki którym ta tożsamość ustrojowa wygląda jak wygląda, to mamy jakiś poważny problem z rozumieniem słowa wolność. Druga sprawa. Wydaje mi się, że kwestia zakazu zasłaniania twarzy na zgromadzeniach z powodu jednego zgromadzenia 11 listopada świadczy o tym, jak bardzo źle jest u nas ze społeczeństwem obywatelskim, jak bardzo u nas źle jest z debatą publiczną, z opinią publiczną. Jeśli wystarczy jedno zgromadzenie i powiedzmy, że spóźniona reakcja policji, żeby no, czołowe postacie kształtujące polską opinię publiczną zaczęły domagać się zakazu zasłanienia twarzy, ograniczenia wolności zgromadzeń i nie towarzyszyła temu żadna refleksja, tylko tak naprawdę uzasadnianie odpowiedzi aparatu przemocy na przemoc i to przemoc, która no właściwie nie jest w żaden sposób równomierna. To jest wszystko sprzeczne z zasadą proporcjonalności. Jakim cudem możemy w ogóle mieć pomysł ograniczania wolności zgromadzeń? Jakim cudem możemy wchodzić w pole debaty na temat zasady, która definiuje tożsamość ustrojową państwa, skoro tak naprawdę po drugiej stronie mamy jakąś grupę bandytów kompletnie niereprezentatywną dla każdego obywatela, który z tej wolności zgromadzeń korzysta? Trzecia sprawa. Jako organizator zgromadzenia chciałem powiedzieć, że ewentualne wejście w życie takiego zakazu może przynieść więcej szkody niż pożytku ze względu na współpracę organizatorów zgromadzeń z policją, z odpowiednimi służbami, choćby dlatego, że no należy przypomnieć, że ta współpraca opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Jeżeli ufam, że mogę zgłosić zgromadzenie, jeżeli ufam, że muszą zejść naprawdę niezwykłe, nietypowe okoliczności, żeby ktoś tego zgromadzenia zakazał, no to znaczy, że mogę chyba zgłosić zgromadzenie, że te moje wolności są respektowane, że na miejscu zgromadzenia, które zgłaszam, nie spotkam się z jakąś dziwną, nietypową reakcją policji na to, że w ogóle ludzie przyszli, że coś tam takiego robią. Jeżeli nagle miałbym się tłumaczyć z tego, że no tak samo jak na łódzką masę krytyczną, tak samo to na warszawską masę krytyczną byłby problem z kaskami, czy z okularami, czy z czymkolwiek, co osłania twarz, no wydaje mi się, że byłoby pod dużym znakiem zapytania, czy nawet dostanę potwierdzenie, że tak, moje zgłoszenie zgromadzenia wpłynęło, to czy nie będzie moim obowiązkiem jako organizatora w tym momencie napisanie instrukcji obsługi do uczestników zgromadzenia. Słuchajcie, prawo mamy, jakie mamy. Ale być może powinniśmy pójść za przykładem rosyjskim, gdzie kiedy zaczęto reglamentować wolność zgromadzeń, to znaleźli się ludzie, którzy każdorazowo wychodząc zgłaszali zgromadzenie i mówili, że no nie wiemy, kogo dokładnie spotkamy, niewielu ilu nas będzie, nie wiemy, czy będziemy zakrywać twarze, więc na wszelki wypadek prosimy o przedstawiciela służb, który na miejscu dopilnuje porządku. I faktycznie, żeby było śmieszniej, władza w Rosji tak reagowała. Za zgromadzeniem składającym się w sumie z 3 osób, nawet nie z 15, chodził człowiek w mundurze, w stopniu oficera, porządek został dopilnowany. Także pamiętajmy o wolności, pamiętajmy o zaufaniu, pamiętajmy o tym, że działając w takich sferach możemy bardzo łatwo po pierwsze doprowadzić do legitymizacji przemocy,
a tego byśmy chyba nie chcieli. Z drugiej strony taka legitymizacja przemocy może doprowadzić do absurdów. Jedno pytanie do pani z Kancelarii Prezydenta. Według jakich kryteriów została dokonana ocena kosztów społecznych tego projektu ustawy? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, tak, dwa głosy jeszcze, żebyśmy dali szansę wypowiedzi i odpowiedzi na pytania i potem przejdziemy do następnej tury. Bardzo pana proszę. Marcin Masny, byłem, póki funkcjonował ten komitet, byłem w Komitecie Poparcia Marszu Niepodległości, chyba jestem tutaj sam z tego środowiska. Komitet już w zasadzie nie funkcjonuje, więc pewnie nie jestem. Natomiast pytanie jest, nie wiem do kogo, ale pewnie ktoś odpowie, co w obecnym i projektowanym porządku prawnym ma zrobić organizator i co mają zrobić służby porządkowe, jeżeli na czy w tłumie manifestantów lub obok, na przykład pod budynkiem Ministerstwa Edukacji na Szucha, pojawi się grupa zamaskowanych funkcjonariuszy. To wszystko. Bardzo dziękuję. Następna wypowiedź. Dzień dobry, Adriana Bartnik, dziękuję za głos, dziękuję bardzo za zaproszenie i ja może takich kilka ogólnych refleksji. Pierwsza to jest taka, że siedzą też tutaj moi profesorowie, którzy mnie uczyli, dziękuję, chyba dobrze mnie wyuczyli. Bardzo dziękuję Fundacji Panoptykon za to, że cały czas codziennie mnie edukuje na Facebooku. Jestem waszą wierną fanką i to, co piszecie, to dzisiaj rozprawy piękne. Pobudzacie do myślenia. Dziękuję bardzo, że spotykamy się w tym gronie, ale tak naprawdę jest mi wstyd, że w ogóle się spotykamy, żeby debatować o czymś takim jak wolność do zakrywania twarzy. To w demokratycznym państwie prawa, tak się to państwo nazywa, w którym ja żyję, z którego nie chcę wyjeżdżać, ale w XXI wieku właściwie debata na takie tematy, próba zawłaszczania tak naprawdę ubogiej, nie wiem, czy się chyba źle trzymam mikrofon, przepraszam, ubogiej już w swoich granicach wolności, którą posiada obywatel, jest naprawdę, tej wolności mamy za mało, żeby ją jeszcze zabierać. I chciałabym powiedzieć tutaj, ja się zazwyczaj z władzą nie zgadzam, ale dzisiaj chyba troszeczkę będę broniła policji, chociaż policja nie chce się bronić sama. Otóż myślę, że tak naprawdę to władza wykonawcza, w tym policja, to dzisiaj powinna stanąć z nami murem tutaj, broniących tej wolności, bo to są tak naprawdę kolejne obowiązki, kolejne statystyki, kolejne rzeczy do wykonania nakładane na was, niemożliwe do zrealizowania. To jest absurdalne. Te przepisy nie pomogą w realizacji obowiązków, do których policja jest powołana. Dlaczego też jest mi wstyd? Są ważniejsze tematy społeczne do debaty publicznej, na które nie debatujemy, a zajmujemy się czymś, co właściwie nikomu nie przeszkadza. Wydaje mi się dzisiaj, szanowny ustawodawco, że próbujesz odwrócić uwagę, jak dogodni wrogowie w teorii Nilsa Christiego, odwrócić naszą uwagę od spraw istotnych na dyskusję. Znaczy, ja się zgadzam z tym, tak? Musimy o tym dyskutować, ale ta debata powinna być debatą uniwersytecką. My na zajęciach ze studentami społecznie powinniśmy debatować, co by było gdyby, ale nie nad realnymi projektami tego typu, bo to są niebezpieczne projekty. I jeszcze chciałabym też powiedzieć, że te przepisy nie pomogą w radzeniu sobie z chuliganami. I tak jak tu siedzimy, po jakąkolwiek opcję polityczną, światopoglądową, jakąkolwiek inną reprezentujemy, wszyscy jesteśmy przeciwni chuligaństwu, więc ta ustawa, te zmiany przepisów prawa nie pomogą w walce z chuliganami. I są, ja się często odwołuję też do Witkacego, więc tu się odwołam, że to nawet nie jest bubel prawny, ale taki wykwit najdzikszego obłędu, jakby powiedział Witkacy, że karanie za zakrywanie twarzy może pomóc w walce z bezpieczeństwem. Równie idiotyczne są pomysły na wprowadzanie monitoringu w przedszkolach i żłobkach, wtedy kiedy chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom, żeby nie były molestowane, czy żeby nie były bite. Ja wtedy wiem, kto co robi mojemu dziecku, ale nie przeciwdziałam temu. Tak? I tu zgadzam się oczywiście z moim przedmówcą, też bardzo mądrze Michał mówił. I jeszcze,
jedna z rzeczy. Chciałabym poprosić tutaj szanownych państwa, bo ja jestem, to jeśli mówicie o kimś pseudokibic, to mówicie o mnie. Pseudokibicami nie są ci, którzy rozrabiają. To są kibice, którzy rozrabiają. Być może też kibice. To są chuligani. Pseudokibice, jeśli pochylimy się nad tym terminem, to są osoby, które nie kibicują. Ja wiem, że to nie jest ta debata, ale zawsze bronię kibiców, o których się mówi pseudokibice albo chuliganów. Jeśli policjant popełnia przestępstwo, to nie jest... Już kończę. To nie jest... Jeśli policjant popełnia przestępstwo, nie mówimy o nim pseudopolicjant. Dziękuję. Bardzo dziękuję i dziękuję za wypowiedź. Posługujemy się językiem, który wyjaśnia, który pozwala rozumieć, który pozwala szanować się wzajemnie i dlatego tak chętnie prowadzę tę debatę i przekazuję moje odczucia. Może jeszcze jedna wypowiedź i oddamy głos. Dzień dobry, ja się nazywam Monika Krywow, niektórzy mnie znają. Nacisnąć. Niektórzy mnie znają jako MS Watch. Ja się zajmuję śledzeniem legislacji na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze sprawiedliwość. I mam pytanie następujące. Interesuje mnie kwestia tego, czy pan prezydent, przygotowując ten projekt, dokonał rzeczy, która jest w zasadzie niezbędna do przygotowania każdego projektu ustawodawczego, dotyczącego zasady proporcjonalności, czyli zbadania tego, czy jest możliwość zastosowania innych rozwiązań prawnych, czy też skorzystania z rozwiązań prawnych obecnie funkcjonujących do tego, żeby uzyskać dokładnie ten sam efekt, który jest zamierzony. Czyli, czy nie istnieją przepisy, albo czy nie trzeba zmienić innych przepisów, które mogłyby ochronić obywateli przed chuliganami. Jeżeli ja 9 listopada odnotowałam amnestię dla części chuliganów, dlatego że zmieniono kodeks karny w ten sposób, że podlegali oni zwolnieniu, ponieważ ich czyn stał się w tym momencie wykroczeniem, to mam pytanie, czy to, co państwo teraz proponujecie, jest proporcjonalne do tego, co państwo przed chwilą zrobili? Pan prezydent ma świetnych przedstawicieli przed Trybunałem Konstytucyjnym, dlatego chciałabym się jeszcze raz zapytać, czy nie można skorzystać z obecnie obowiązujących przepisów, bądź ewentualnie je zmienić w taki sposób, żeby nie ograniczać naszych wolności. Ja miałam przyjemność uczestnictwa w zgromadzeniach organizowanych przez związki zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości i zaobserwowałam, może niesłusznie, ale pewną tendencję, mianowicie jak było organizowane ostatnio miasteczko pod Ministerstwem Sprawiedliwości, to dla 3 osób, w pewnym momencie rzeczywiście było nas 5, to były osoby, które przygotowywały to zgromadzenie, mieliśmy do obstawy tak z 15 policjantów. Natomiast w sytuacji, również to już akurat nie jest zgromadzenie, w toku ostatniego najazdu na Warszawę miałam możliwość obserwowania praktycznie na każdym kroku policjanta bądź żandarmerię wojskową bądź jeszcze innych funkcjonariuszy, żeby ochronić zjazd dotyczący klimatu i naszych gości z zagranicy. Czy w takich wypadkach nie należałoby uznać, że mamy możliwość skorzystania z obowiązujących przepisów, które również są dla gmin, żeby wykorzystać i ochronić obywateli przy zgromadzeniach, które organizują, które są co do zasady pokojowe, czyli dać uprawnienia tam albo wskazać policji po raz kolejny, gdzie jest ich uprawnienie wpisane na przykład w ustawę o policji bądź w inną ustawę, która pozwala im dokonać interwencji prawnej. Czy ten projekt nie przekracza właśnie zasady proporcjonalności, bo tyle my mamy wolności, ile jest prawa, ale prawa powinno być tyle, ile trzeba, a w tym wypadku chyba nie trzeba. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ponieważ było sporo pytań i było kilka problemów generalnych, proponuję, żebyśmy w tej chwili dali szansę. Panie profesorze, jeden, bo przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich się zgłasza. Czy możemy? Przepraszam. Tak, jeszcze ostatni głos. Pan Mirosław Wróblewski.
Dobry wieczór. Jeżeli mogę zająć te dwie minuty. Ja jestem prawnikiem, przygotowywałem, pracowałem nad wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, który ocenił całość ustawy, nie tylko ostatnią nowelizację tejże ustawy. I dziękuję za tą debatę, bo jeżeli rzeczywiście ustawa zostanie przyjęta, to trzeba by, będzie można mniej już czytać i wiele dzisiaj cennych uwag zostało już powiedzianych. Ja powiem najpierw na jedno, tak, było takie stwierdzenie, że jak jest, przepraszam, trywializuję i upraszczam, jak jest zakaz zasłonienia twarzy, to kraj jest niedemokratyczny, jak jest nie ma takiego zakazu, to kraj jest demokratyczny. Oczywiście nie jest to pewne odzwierciedlenie tego, co było powiedziane, więc najpierw na jedną nóżkę, tak? Czy rzeczywiście to jest zawsze kraj niedemokratyczny? No, czy jeżeli dzisiaj po ulicach Warszawy biegałyby zgromadzenia Ku Klux Klanu, to byśmy powiedzieli, że zakaz zasłaniania jest niedemokratyczny? No, pierwsze ustawy o zakazie zasłaniania twarzy podczas zgromadzeń były przyjęte w Stanach Zjednoczonych w stosunku właśnie do Ku Klux Klanu. Co o dziwo, kraj tak demokratyczny jak Kanada w czerwcu tego roku przyjęła ustawę o zakazie zasłaniania twarzy podczas zgromadzeń. Z drugiej strony mamy także we Francji ustawę, która zakazuje w ogóle zasłaniania twarzy w sferze publicznej. Nie powiemy chyba, że Francja jest krajem niedemokratycznym, aczkolwiek powiem, że dokładnie wczoraj Europejski Trybunał Praw Człowieka zaczął rozpoznawać skargę na to ustawodawstwo francuskie. Oczywiście zobaczymy, jaki będzie finalny rezultat. Nie chcę też powiedzieć, że od zakazu zasłonienia twarzy ustawodawca czy podmiot posiadający inicjatywę legislacyjną przejdzie zaraz do zakazu zasłonienia twarzy na ulicach w ogóle, ale to jest rzeczywistość europejska. Z tego sobie musimy zdawać sprawę. I teraz na drugą nogę. Takie przepisy wydają mi się, że są uwarunkowane kulturowo i krajem. Ja tutaj to, co powiedział pan prezes Stępień, jest bardzo istotne, tak? Nie ma tradycji, bym powiedział, zasłaniania twarzy, bym powiedział, w Polsce, jednak było społeczeństwo w sposób otwarty konfrontowało się z władzą. Czy w ogóle zasłanianie twarzy jest jakimś problemem, który dręczy Polskę od wielu lat? No nie, no to mamy tak naprawdę dwa zgromadzenia publiczne i na podstawie dwóch zgromadzeń publicznych jest pisana ustawa. To, co pani powiedziała, pani profesor Łętowska, ja nie chcę robić, bo żadnych wycieczek historycznych, a tylko powiem, że taka ustawa pisana nocą była jedna w Polsce dotycząca zgromadzeń. W 1861 roku napisał ją Hebej Aleksander Wielopolski po manifestacjach przeciwko carowi i rzeczywiście wtedy ta ustawa została radykalnie ograniczona i wolność radykalnie ograniczona. Nie robię żadnych wycieczek historycznych, po prostu mówię o faktach. Prawo pisane rzeczywiście szybko, nigdy nie przechodzi testu racjonalności ani konstytucyjności. A zatem to, co było poruszone w ostatnim pytaniu, kwestia proporcjonalności i adekwatności, czy te rozwiązania są dobre. No ja tutaj, przepraszam, zaczepię pana rzecznika Sokolskiego, aczkolwiek to się boję, bo wiem, że erudycyjnie mi odpowie. Okulary, które pan dzisiaj nosi, no zasłaniają twarz czy nie? Przy restrykcyjnej interpretacji, a oddajemy władzę, bo chodzi tutaj o ten przepis dotyczący celu, no to administracja publiczna będzie decydować o tym, czy pan zasłania twarz, czy nie. Manifestacja przeciwko sześciolatkom, załóżmy, odbywa się na ulicach Warszawy. Nie niosą twarzy świni, tylko niosą twarz minister Szumilas. No ale przecież nie ma to żadnego związku, bo minister Szumilas już nie jest ministrem, tylko jest minister Kluzik-Rostkowska. A zatem nie ma to żadnego związku z celem. Oczywiście ja tutaj trochę żartuję, ale powiem tylko na przykładzie praktycznym. Poznańska masa krytyczna. Prezydent, a następnie wojewoda zakazał manifestacji, ponieważ w ustawie jest mowa o trasie przejścia, a nie o trasie przejazdu. A więc nie wolno na rowerach. To jest, bym powiedział, parę przykładów dotyczących pewnych problemów, które wiążą się z formułowaniem przepisów. Także o tym teraz nawiążę do co mówiła pani redaktor Siedlecka, mianowicie, że to jest specyficzna jednak regulacja, że to jest jednak wolność. Pamiętać trzeba o jednym, że wolność zgromadzeń dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji pokojowych. Tak? Jak ktoś zaczyna rozrabiać, to niezależnie od tego, czy nosi kominiarkę, maskę, czy jej nie nosi,
przepraszam, powiem ostro, bo jest późna pora, powinien być przez policję w tym momencie spałowany, tak? I tutaj wprowadzenie tego zakazu wydaje mi się, że nie spełni tego celu, bo tak naprawdę ten cel jest dla monitoringu, to znaczy on odgrywa, bym powiedział, taką rolę, że policja potem będzie mogła odtworzyć, kto rozrabiał, a kto nie, ale dla akcji na miejscu prewencyjnej się nie zdaje. Ja się zastanawiam, co się stało takiego, że policja przestała sobie radzić z takimi osobami. Z pewnością pojawiło się więcej bandytów, tak? Ale też być może policja przestała sobie radzić. I na koniec, i to nie jest absolutnie złośliwa rada, bo w sytuacjach naprawdę orzeczniczych orzecznictwo mówi, że chronione wolnością zgromadzeń są tylko zgromadzenia pokojowe. Pan rzecznik mówił o tym, że te wszystkie osoby tak świetnie znają ustawę. Być może policjanci powinni tą ustawę też poznać w sposób identyczny i jakieś szkolenia w tym zakresie też byłyby przydatne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proponuję, żeby odpowiedzieć na pytanie i ustosunkować się do generalnych kwestii. Może od pani dyrektor zacznie. To chciałabym się odnieść do dwóch spraw. Może zacznę od pytania dotyczącego testu proporcjonalności. Jak państwo, powiem oczywiście teraz zacznę od truizmu, że oczywiście mamy tutaj do czynienia z ograniczeniem, ale jasnym jest dla państwa jako specjalistów, że sam artykuł 57 na takie ograniczenie zezwala. Testem dlatego są wartości z artykułu 31 ustęp 3. Zdaniem pana prezydenta, jako projektodawcy, test proporcjonalności jest spełniony. Gdyby miał inne zdanie, nie złożyłby tego projektu. W tej chwili jesteśmy na etapie postępowania sejmowego. Jakie będą losy tej ustawy, zobaczymy. Ostatnie zdanie będzie należeć do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ustawa w ogóle zostanie uchwalona, podpisana i ktoś ją skieruje do zbadania. Więc odpowiedź na to pytanie mogę udzielić tylko takie. Wprost w ustawie, w projekcie pana prezydenta wskazane są wartości bezpieczeństwa, porządku i myśl o innych obywatelach. I to jest trochę przejście do odpowiedzi na pana pytanie. Po drugiej stronie nie jest bandyta. Po drugiej stronie jest obywatel, którego chronimy zdrowie, życie i którego chronimy mienie. Ja z ogromnym zainteresowaniem słuchałam tej debaty, ale właściwie wszystkie głosy dążyły w jedną stronę, że tej zmiany w ogóle nie powinno, że tej zmiany w ogóle nie powinno być. Pytanie moje jest wtedy, jeśli nie taka zmiana, to dyskutujmy oczywiście, co w zamian, i to tutaj wiele argumentów na to padało. Za tą dyskusję naprawdę bardzo serdecznie dziękuję i te argumenty mogę państwu obiecać, że zostaną moim przełożonym przeze mnie skrupulatnie przekazane. Jeszcze pozwolę sobie odpowiedzieć na drugie pytanie. Mogę odpowiedzieć jak prawnik, ale nie chcę odpowiedzieć tak w taki sposób najbardziej, najprostszy. Przy ocenie skutków każdej regulacji taka kategoria wprost nie występuje. Ale tutaj myśląc o celu tej koszty społeczne, tak? Ale tutaj oczywiście to jest podstawowa sprawa. I tak jak cały czas o tym mówię, to jest kwestia obywateli, ich bezpieczeństwa, bo to jest obowiązek również państwa, żeby to bezpieczeństwo i ochronę obywateli zapewnić. Rozumiem państwa argumenty, przyjmuję, postaram się je bardzo rzetelnie przekazać i chyba nie chcę zabierać więcej czasu. Ale było jeszcze pytanie, czy przygotowując projekt nowelizacji ustawy były brane pod uwagę inne rozwiązania, które miałyby prowadzić do realizacji tego samego celu? Tak, ale w przekonaniu to jest rozwiązanie najlepsze. Tak. A czy były oczywiście... moglibyśmy wiedzieć, jakie były to? Powiem tak. Jaki sposób myślenia? Rozumiem. Sposobem myślenia niestety, ponieważ przechodziliśmy tak naprawdę testem wyroku z 2004 roku. I to tutaj mogę w ten sposób odpowiedzieć, że patrząc na tamten wyrok, na możliwość ograniczenia z artykułu 57. Natomiast tutaj naprawdę biorąc państwa argumenty pod uwagę, przede wszystkim panów, jest pytanie oczywiście o ustawę o organizacji imprez masowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan inspektor Sokołowski. Dziękuję bardzo. Kilka kwestii. Bardzo często słyszałem tutaj o kwestiach skutków, tak jak tutaj od przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Przecież jak dojdzie do zadymy, to i tak możecie ich wyłapać. A ja powiem, a czy musi dojść do zadymy?
a my chcielibyśmy robić więcej, żeby nie dopuścić do takiej zadymy. I stąd między innymi mówię, i odwołam się też do pana, który wcześniej mówił o rozwiązaniu francuskim i o tym, że jest zakaz zakrywania twarzy, badany w tej chwili, jest to jakieś rozwiązanie, o którym u nas na razie się nie mówi. Ja jeszcze raz wrócę do zatrzymania prewencyjnego. Ja chciałbym kiedyś, żebyśmy dyskutowali chociażby właśnie o możliwości zatrzymania prewencyjnego, czy też administracyjnego, jak mówi chociażby artykuł 31 ustawy belgijskiej prawa o zgromadzenia. Więc także chciałbym, żebyśmy o tym rozmawiali. Jeśli, jeszcze raz przypomnę, jeśli widzę na przykład tych ludzi, którzy są gdzieś tam, bo oni się grupują najczęściej nie w centrum, oni się często nie identyfikują nawet z danym zgromadzeniem i ich widzimy na obrzeżach, albo też dochodzących do takich zgromadzeń, pytanie, czy wtedy nie można byłoby na bazie własnego rozpoznania przeprowadzić działań zmierzających do tego, żeby te osoby, że tak powiem, no, nie dopuścić do tego, żeby brały udział w tych manifestacji. Jeśli mówimy o tym, że wielotysięczna manifestacja była 11 listopada, a zepsuło ją osób 200, 300, 400, to ja chcę chronić ewentualnie te tysiące osób przed tymi kilkuset osobami i także tych, którzy ewentualnie, których auta ucierpiały, których sklepy ucierpiały i tak dalej. Ja bym chciał to zrobić. Mogą Państwo się dziwić, czy też nie. Ja bym to chciał. To czy mam zamek w drzwiach? Mam, bo taką mam wolność i mogę mieć. Ja jestem człowiekiem prawa. Jeśli byłby zakaz noszenia kominiarki, to nie będę go nosił, chociaż mi akurat na manifestacji nie jest potrzebny. Noszę jeżdżąc na nartach i mi to wystarczy. Więc korzystam ze swojego prawa, ale pamiętam o jednym. Kończy się moja wolność, moje prawo wtedy, kiedy łamię prawa innych osób. I o to mi chodzi, żeby tym ludziom nie dawać takiej wolności wtedy, kiedy chcą łamać prawa drugiego człowieka. Nawet ten przykład dotyczący dzieci w przedszkolu, czy ma być, czy nie. A ja chcę jako rodzic mieć prawo do tego, w grupie, demokratycznie podejmując decyzję, czy mamy obserwować swoje dziecko, czy też nie. Ja chcę mieć takie prawo chociażby, też korzystać z praw i wolności. Odbiegając od tego, ale stosunkowując się do tego, co pani wcześniej wspomniała. Ja cały czas jestem zdania, że jest to narzędzie, które może nam pomóc. Pojawiło się, przepraszam, jeszcze muszę się odnieść, nie byłbym rzecznikiem policji do tego, że policja nie może sobie poradzić. To ile mieliśmy tych manifestacji? Powyżej 1000 w całej Polsce. Ile było nieprawidłowości? No, z doniesień medialnych na jedno. Jedno. Więc to jest moja odpowiedź na to, czy możemy sobie poradzić, czy nie. Druga odpowiedź. 2 lata temu zgromadzenie w trakcie 11 listopada łącznie w ramach 11 listopada, 2 lata temu, łamanie prawa, zamieszek trwały ponad 6 godzin. Rok temu 4 godziny z kawałkiem. W tym roku mamy niespełna ponad 2 godziny, jak sobie analizujemy teraz to, co dotyczy poszczególnych strat i tak dalej. Jest tego mniej. Było kilka punktów zapalnych, o których trzeba mówić. Proszę? Jeszcze raz powiem, dlatego że dążmy do tego, żeby minimalizować ten margines dla bandytów. To bym chciał, żebyśmy robili. Jeśli chodzi o skłod, przychodzimy nieraz pytając, czy wy jesteście legalnie, czy nie. Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Bardzo. Nie, proszę Państwa, nam wolno mniej, bo jesteśmy po tej stronie. Ale z tego nie można wyprowadzać wniosku, że ci, którzy są po tamtej stronie, mogą dużo, dużo więcej. Zachowajmy relacje i sposób dyskusji. Bardzo proszę, Pani Małgosz. Zaraz, za chwileczkę będzie Pan miał, za chwilę, tak? Proszę. Tak, i powiem tak, w tym momencie to, co by dotyczyło, po pierwsze zakaz dotyczący środków pirotechnicznych dla nas nie jest dobrym zakazem, dlatego że nie ma sankcji w tym momencie, to jest jedno. I to byśmy chcieli, tak jak i tutaj, w ramach dalej konsultacji podejrzewam nad tym zapisem, chcielibyśmy, żeby była sankcja dotycząca tego konkretnie, co grozi takiej osobie. Jeśli mamy dzisiaj pirotechnikę, tak jak jest na stadionie chociażby, że dzisiaj przyzwyczajamy już organizatora i coraz częściej mamy do wyprowadzania tych ludzi ze stadionu za pirotechnikę, ostatnie wyroki chociażby dla takich osób, pokazują, że jednak powoli zaczynamy coś zmieniać i chcemy to zmieniać. Jeśli tego człowieka, nawet oczywiście zdajecie sobie Państwo sprawę też, że policja nie wchodzi w tłum w momencie, kiedy są te pojedyncze sytuacje, bo ten tłum obróci się przeciwko całej policji. Ale wtedy kwestia jest namierzenia takiej osoby i pociągnięcia odpowiedzialności potem. Tylko dzisiaj powiem tak, my do tej osoby dotrzemy, na przykład porozmawiamy z nią,
wszystko, bo jest zakaz, tylko że co z tego? I dlatego... Tak jest, no. Także... Jeżeli policjant ma pewne uprawnienia, tak jak i z bronią i ze środkami przymusu bezpośredniego. Pan też nie ma, a policja ma i w sytuacjach określonych może użyć. Po pierwsze, proszę pamiętać jedno, jaki ma cel, na przykład kominiarka, to co byliśmy w ubiegłym roku, mówiliśmy o tym. Kominiarki mają, to policyjni antyterroryści, przede wszystkim jest to ochrona, mają specjalne kominiarki dotyczące ochrony ich przed ogniem ewentualnie, bo wchodzą w różnych sytuacjach, to co by dotyczyło pododdziałów i grup specjalnych. Że one to nie są takie sobie normalne kominiarki. Policjanci prewencji też, bo bardzo często te kwestie przy manifestacjach, to co by dotyczyło ochrony ich twarzy, to jest kwestia również tego, że kiedy lecą w nich race świetlne, które są ogniem, to jest... Proszę? Ja nie chciałbym rozważać dzisiaj o kwestii skłotu, dzisiaj ze studentami między innymi też... Ja już powiem dlaczego, od razu, dlaczego nie chcę. Dzisiaj ze studentami rozmawiałem, którzy mi zadali pytanie, a ile osób ze skłotu zostało zatrzymanych ze względu na to, że rzucały na dół kamieniami, koktajlami Mołotowa. Nie wiem tego, nie potrafię powiedzieć. Nie wiem tego, nie potrafię powiedzieć i tak dalej. Więc oni mi polecili, żebym film jakiś obejrzał w internecie. Obejrzę, wtedy będę mógł się wypowiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Myślę, że nie będziemy rozstrzygali kwestii, które powinny być rozstrzygnięte na innym forum i w inny sposób. Pani ma głos. Ja tak przepraszam, że żywiołowo zareagowałam, natomiast zdecydowanie i nie mogę się zgodzić. Poczekam, aż pan skończą. Nie mogę się zgodzić z tym, co pan powiedział, że ponad 1000 manifestacji, na jednej były wybryki, czyli na pozostałych sobie świetnie radzicie. Nie, to pan tak powiedział, użył takiego sformułowania. Nie było, ale to nie znaczy, że policja spacyfikowała te zgromadzenia, tylko to znaczy, że tamte zgromadzenia były z założenia pokojowe. Tam nie było żadnych problemów. Ja powiem tak, odniosę się jeszcze tutaj. To jest, my dążymy do nowej filozofii działania policji. Europa przechodzi od lat 90. Europa przechodzi przez poszczególne etapy i my również. Od tłumienia i od likwidacji tłumu poprzez kontrolę tłumu i dzisiaj tam problem, to co robią te cywilizowane kraje Europy, mówi się o zarządzaniu tłumem. Zarządzanie tłumem to jest inna filozofia, którą wdrażana między innymi, proszę zobaczyć, manifestacja związkowców, kilkadziesiąt tysięcy osób, około 60. Jak wyglądało jeszcze 3 lata temu i jak wygląda dzisiaj przy rozmowie z organizatorem? To do czego prowadzimy. Dzisiaj ja nawet pochwalę organizatorów Marszu Niepodległości. Mimo wszystko za ich staranie i edukację, którą wykonali w trakcie tego Marszu Niepodległości. Większość z nich starała się utrzymać ten krzyk, większość z nich starała się nie wpuścić. Nawet doszło do wymiany ciosów pomiędzy tymi, którzy wybiegli z tego marszu i wracali z powrotem. Niektórzy, zdarzyli się tacy, którzy podnosili im do góry linę. Ale przepraszam bardzo, oni wykonali mnóstwo pracy i uważam, że z nimi warto za rok też rozmawiać. Bo inaczej niż z rozmowy nie rozwiąże się tego. Ja też przepraszam, jestem zamaskowany, wiem, w okularach jestem. Nadal mi państwo nie odpowiedzieli, czy jeżeli będę w ten sposób na zgromadzeniu, czyli będę miała szalik zaciągnięty na nos, ewentualnie trochę niżej na usta i fragment nosa, to już jest zakrycie twarzy, ładnie, o którym mówimy wygląda w ustawie. I kto będzie decydował o tym, że powinnam zostać wykluczona albo i nie? Bo w tym momencie w ustawie mówimy o zakrywaniu twarzy bądź stroju całościowym, który uniemożliwia identyfikację. No okej, mogę założyć na to poncho i nie będzie widać z daleka, czy jestem kobietą, czy mężczyzną. No okej, ale jeżeli mam tak szalik, w ten sposób, to już jestem jakoś w jakiś sposób nie do zidentyfikowania. Poza tym inny przykład z Łodzi. Jeżeli chodzi właśnie już przy obecnym kształcie ustawy, gdzie organizator musi mieć identyfikator ze zdjęciem, bo to już jest w tym momencie, nie zapominajmy o tym. W Łodzi miał się odbyć tak zwany zombie walk, czyli osoby poprzebierane za zombie, czyli czasami pół twarzy nie mam, albo pół czaszki nie mam, czy jakkolwiek inaczej. W Łodzi takie zgromadzenie nie mogło się odbyć, ponieważ Urząd Miasta nie przyjął wniosku o zgromadzenie, ponieważ uznali, że organizator, który będzie miał, czy nie będzie miał połowy twarzy, po prostu będzie ucharakteryzowany, jak to będzie wyglądało, że on będzie miał identyfikator. Już w tym momencie nie pozwolono mu złożyć wniosku o zgromadzenie. A co jeżeli on będzie naprawdę umalowany, doklejony, on będzie miał fragment twarzy, to też uniemożliwia identyfikację. I takich imprez też, przy takim kształcie ustawy, takie imprezy również nie będą mogły się odbyć. Już nie mówię o imprezach, która jutro odbędzie się w Trójmieście, to będzie masa krytyczna Mikołajów, osoby na rowerach przebrane za świętych Mikołajów, pół twarzy zasłania broda. Oni też, jeżeli przyjmiemy taki kształt ustawy, oni też nie będą mogli pojechać. Bardzo dziękuję.
Pani Chmielewicz. Ja przeproszę Państwa bardzo, ale ja otrzymałem informację, że o 21.15 my kończymy i ja się umówiłem do TVP Info. I będę musiał Państwa opuścić, niestety. Natomiast jeszcze to, co będę czuł Pani, jeżeli chodzi o Pani pytanie, to myślę, że tutaj Pani z Kancelarii Prezydenta odpowie jeszcze raz edukacyjnie, kiedy Pani będzie mogła i na jakich zasadach jechać jako Mikołaj, jako Małpka, jako ktokolwiek. Wszystko mi jedno. Proszę bardzo. Nie można kończyć. To ja trochę a propos edukacji, ale to jeszcze jak pan inspektor wychodzi, to ja zacznę wątek, który miałam do pana inspektora, oczywiście nie zatrzymując pana, bo ma pan wolność, żeby wyjść w każdym momencie. A propos tej prewencji, ja się bardzo źle czuję, kiedy w imię prewencji państwo zaczyna odbierać mi moje konstytucyjne prawa. I czymś zupełnie innym jest prewencja przez edukację, prewencja przez rozpoznanie środowiska, jeżeli wiemy, że jest takowe, które generuje jakieś problemy czymś innym, jest rozmowa z tym środowiskiem, jakiejkolwiek formy dialogu, być może nawet czasami infiltracja środowiska, jeżeli wiemy, że ono jest niebezpieczne i podłoży nam za chwilę bombę pod Sejm. Różne są metody, policja je ma, pan doskonale wie, jakie są te metody, one idą niezwykle daleko, ale moment, w którym wszystkim obywatelom coś obcinamy w imię prewencji, to jest naprawdę koniec wolności. I to jest dokładnie coś, co mamy dzisiaj w kwestii choćby gromadzenia danych telekomunikacyjnych, retencji, którą krytykujemy od lat i to jest kolejny krok, o którym pan teraz mówi, idący w tym kierunku. Ja myślę, więc prewencja tym kosztem praw nie. Mnie też bardzo boli, tu dziękuję za ten wspaniały głos z sali, że rozmawiamy o komuniarkach, a nie o problemach, tak jak Rzekowski przewidział. To jest dramatyczne, bo mamy problemy poważne, choćby to dlaczego taka agresja jest na ulicach, choćby to skąd biorą się te bojówki, to jest problem. Ale skoro już o tym rozmawiamy, to ja tylko ostatnią myśl a propos rzeczywiście, co możemy zrobić zamiast. Pani zadała to pytanie. Może nie rozmawiajmy o narzędziach, jakim jest zasłonienie twarzy, rozmawiajmy o problemie. Czyli jeżeli jest agresja, zastanówmy się, jak policja może skuteczniej, szybciej, lepiej reagować na moment agresji. Czy to będzie moment zasłoniętą twarzą, czy z odsłoniętą, nieważne. Ale twarz, znaczy maska na twarzy, to jest tylko narzędzie. Tak jak w internecie ja szyfruję komunikację. Czy pan zakłada, że ja jestem pedofilem, przestępcą, terrorystą, poszyfruję komunikację? Ja robię to na co dzień. Znowu, ukrywam moją tożsamość, ukrywam to, co piszę, z powodów różnych. Często ideologicznych, często też chronię swoje prawa tym sposobem. I ostatnia myśl, a propos tego, co powiedział pan prezes Stępień. Rzeczywiście, ja też cenię bohaterstwo i uważam, że ludzie, którzy z osłoniętą przyłbicą idą na ulicę, ryzykując wolność czy zdrowie, też podziwiam ich za to, ale to jest rodzaj bohaterstwa. Nie oczekiwałabym, że to będzie standard w społeczeństwie. Zagwarantujmy ludziom prawo też występowania w formie zamaskowanej, jeżeli czują, że tak będą bezpieczniejsi, że tak będą mogli skutecznie swoje prawa realizować. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma? Pani profesor Łętowska. Jedna uwaga ogólna. Już nie chodzi o te kominiarki, ale chodzi o to, że jeżeli u nas w prawie operuje się, i tutaj padł taki przykład, rozumie się prawo niesłychanie dosłownie. Im więcej wtedy prawa, tym więcej okazji do bardzo dosłownej wykładni. Nie przejazd, tylko przechód, albo nie przechód, albo przejazd. Ja się tego boję. Drugiej rzeczy, której ja się boję i która mi naprawdę tutaj trochę tak ciarki poszły po plecach. Pewnie jestem bardzo naiwna, ale mnie się wydawało, że jeżeli się rzeczywiście przeradza, czy to nazwiemy incydenty, czy nazwiemy to przerodzenie się manifestacji w coś grubszego, no to przepraszam, no dla mnie nie ma problemu. To jest coś, gdzie można normalnie interweniować. No to czego nie interweniują? A nie interweniują, tylko powiadają, że trzeba zrobić nowe przepisy. I w kółko. I jeszcze było powiedziane w ten sposób, że jeżeli wyłapano tam, nie wiem, strzonkami tam łopat, czy siekier, czy czegoś takiego, no to też nie wiadomo i do tej pory nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności. To przecież my ciągle mówimy o braku egzekucji praw i jako remedium proponujemy nowe prawa. To jest wszystko bez sensu. Bardzo dziękuję. Może jeszcze odpowiedź. Drugi raz w trudnym momencie. Ale odpowiadając, jakby trochę też klaryfikując ten projekt, bo chyba jest odrobinkę mylne zrozumienie. To nie jest tak, że jest zakaz. Jeżeli państwo... Nie, spokojnie. Jeżeli państwo zgłaszają, a przecież mają obowiązek już dzisiaj zgłoszenia zgromadzenia, wpisują państwo masę krytyczną, wspaniała akcja, w grudniu, jutro, listopad obojętne, wpisują państwo ze względu przejazd rowerów, minus ujemne czy zimne, niskie temperatury, stroje takie i takie. Przejazd Mikołajów, sama tytuł akcji już mówi. A jak się to nie jest przepis, to nie jest przepis, który państwo zaproponowali, to jest
No to już tak to się będzie. Bardzo proszę. Ja proponuję, żeby dać pani szansę wypowiedzi. Potem można przyjąć po zakończeniu wypowiedzi lub nie przyjąć argumentacji. Ale nie zmienimy argumentacji pani, przerywając jej wywód. Myślę, że tu jest po prostu problem interpretacyjny, tak? Jeżeli jest zapis wskazanie związku pomiędzy celem zgromadzenia i wpisuje jasno, jaki jest cel, wpisuje, że będą uczestnicy z zakrytym twarzą, ciałem, przeróżne są tutaj możliwości i w ten sposób kieruje wniosek. Ale to nie jest cel. Ale celem jest, co w tym momencie jest, tak? Przejazd? Dobrze. Myślę, że ten przykład jest bardzo instruktywny dla sposobu myślenia o całej koncepcji zakazu maskowania twarzy. I dobrze się stało, że o tym rozmawiamy, bo jak pani dyrektor złożyła publiczne zobowiązania, za chwilę takie zobowiązanie, mam wrażenie, złoży przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych. Wnioski, które, problemy, które były dyskutowane i wnioski, które wypływają z naszej dyskusji, będą przedstawione stosownym podmiotom, po to, żeby nasza dyskusja, ja nie podsumowuję jeszcze, ale po to, żeby nasza dyskusja nie zakończyła się wyłącznie tym, co powiedzieliśmy sobie, ale żeby powstał dokument, który być może pozwoli na inną refleksję o problemie, który, co do którego wszyscy jesteśmy zgodni, jak jest ważny, jak jest trudny i jak bardzo pozostaje poza projektem ustawy grupa fundamentalnych problemów do rozwiązania, do rozstrzygnięcia, których w żadnym wypadku jakakolwiek nowelizacja ustawy o zgromadzeniach nie rozwiąże. Pani Ewa Siedlecka. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, bo pani dyrektor mówi, no co za problem, no jeżeli z powodu zimna będą chcieli zasłonić twarze, to przecież nikt im nie zabroni. To jest, pani wychodzi z założenia, że władza jest dobra i że władza ma dobrą wolę. Rozumiem. I to jest naturalne, każda władza tak o sobie myśli. Parę lat temu mieliśmy władzę, której na przykład nie pasowało, żeby ulicami chodziły demonstracje osób homoseksualnych. W związku z tym stwierdziły, że skoro w ustawie o zgromadzeniach jest napisane, że ustawa ma nie naruszać norm moralnych, to takie osoby nie będą przechodziły, bo a nuż na przykład napiszą coś nieprzyzwoitego na plakacie. W którymś momencie nawet pojawiło się taki argument, że na trasie pochodu mają być kościoły, więc fakt, że takie osoby homoseksualne będą przechodziły koło kościoła, będą te kościoły profanować. I to też była dobra władza. Naprawdę władzę możemy mieć różną. Te przepisy, które się stanowi, będą do wykorzystania przez każdą władzę. Poza tym ja się zastanawiam, w przyszłym roku znowu będzie 11 listopada, prawdopodobnie będzie Marsz Niepodległości. Prawdopodobnie znowu coś się zdarzy. I prawdopodobnie pan prezydent znowu zareaguje. Wiem, że ma pomysł taki, żeby pewne miejsca jakby uwolnić od demonstracji, żeby tam nie można było demonstrować. Słyszałam pana prezydenta w radiu, kiedy mówił, że być może trzeba wprowadzić nakaz negocjowania trasy manifestacji z miastem. No więc będziemy mieli na przykład historię, że 11 listopada można przechodzić, ale na przykład tylko, nie wiem, ulicą Powązkowską. Koską, tak? Ale już nie daj Boże pod Sejm. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma nieodparną potrzebę? Nie widzę. Tak, ja bym miał bardzo nieodpartą potrzebę odniesienia się do pytania pani z kancelarii pana prezydenta. Rozmawiamy o prewencji. Czy może jako forma prewencji byśmy po prostu bardziej zaczęli słuchać swojego obywatela? Słyszałem o sytuacji miliona głosów odrzuconych pod wnioskiem do referendum. Widziałem brak dialogu ze związkowcami, którzy zebrali się w grupie ponad 100 tysięcy, więc myślę, że tutaj jako takie działanie prewencyjne i ograniczenie tej agresji na ulicach po prostu by było zacząć naprawdę stosować prawdziwą demokrację, a nie oligarchię, którą mamy teraz. Bardzo dziękuję. Proszę jedno zdanie i jest podsumowanie. Chciałem powiedzieć, że coraz bardziej przekonuję się do tego, że ten spontanicznie pojawiający się w mojej głowie pomysł, żeby nie wszystko regulować i nie tworzyć prawa na każdą okazję, a jednocześnie pomyśleć o tym 11 listopada w inny sposób,
Myślę, że zacznę na ten temat mówić i pisać. Nie wolno zakładać kominiarek. Ludzie wiedzą, co są kominiarki. 11 listopada. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za wszystkie uwagi. Dziękuję za przedstawienie problemów. Dziękuję za odpowiedź, która nie zawsze satysfakcjonuje zadającego pytania, ale przecież nie po to zadajemy pytanie, żeby usłyszeć odpowiedź, jakiej oczekujemy. Ale do jednej wypowiedzi chciałbym nawiązać. Mianowicie taki był dźwięk zarzutu, że organizujemy tę dyskusję tu, w tym miejscu, dzisiaj, a nie na uniwersytecie. Ja myślę, że po pierwsze na uniwersytecie są cały czas dyskusje na ten temat, na zajęciach z prawa konstytucyjnego, z zakresu praw człowieka, wolności i praw jednostki i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, no jeżeli my chcemy o czymś rozmawiać w miejscu publicznym, to korzystamy z wolności wypowiadania się w miejscu publicznym, nie będąc organizatorami zgromadzenia. I to, co jest też ważne i co mnie bardzo zaskoczyło kolejny raz, mianowicie były przedstawiane w tej rozmowie różnego rodzaju argumenty dotyczące faktów. I bardzo była ciekawa reakcja być może Państwa widziana z tej strony. Jeżeli fakt był niewygodny, mimo że prawdziwy, to była silna reakcja, ponieważ fakt zaprzeczał pewnej hipotezie czy tezie. Ale to szło w dwie strony, jak mogłem uważnie obserwować. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tworzenie prawa musi być oparte na rzetelnej analizie zjawisk, czyli uwzględniać fakty. Również te fakty, o których mówiła pani, o których mówił inspektor Sokołowski, co do generalnego doświadczenia związanego z obowiązywaniem i stosowaniem ustawy o zgromadzeniach. I dopiero potem możemy zastanawiać się, co zrobić, żeby chronić różne będące w kolizji wartości konstytucyjne. Proszę Państwa, dziękuję za udział w dyskusji przede wszystkim naszym gościom zaproszonym za stół. Dziękuję Państwu obecnym na sali i zamykam dzisiejsze spotkanie.